15 minut ten dzień będzie trwał. Zajdzie słońce 22 minuty przed 19. Aleksander, Daria, Hipolit, Jonasz, Marek i Mateusz dzisiaj świętują, bo to imieniny przypadają właśnie dziś. A kto jeszcze świętuje? Na przykład Krajowa Administracja Skarbowa, bo dzisiaj Dzień Kasu jest. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Światowy Dzień Choroby Alzheimera i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. No i Dzień Kapsla. No ale tego to bym tak nie świętował za bardzo. Eliza Olczyk ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypoczęta po urlopie, opalona. Tak jest, a oczywiście. I tak sobie myślę, że Krajowej Administracji Skarbowej to życzylibyśmy, żeby ona świętowała codziennie. Tak, ja mam ostatnio niestety złe doświadczenia z Krajową Administracją Skarbową. Za każdym razem, jak ląduję na Okęciu po wakacjach i wracam z walizką, to mnie zatrzymują. Nie wiem, czy mam twarz takiego przemytnika, czy o co chodzi. Nic oczywiście nie znajdują, bo nic nie przemytam, ale za każdym razem mnie kontrolują, więc pozdrawiam. Lecę na urlop w przyszłym tygodniu, to państwo wiecie. Za tydzień wracam i... I wesołych świąt. Długich. Tak. Dobrze. Jeśli chcą państwo zobaczyć, jak Eliza jest opalona, to proszę w tym momencie włączyć polskieradio24.pl albo na YouTube, na naszym kanale, bo pierwsza rozmowa poranka już teraz startuje, też oczywiście w wersji wideo. 7 minut po 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem jest dzisiaj pan Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości online. Niestety, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Panie pośle, Komisja Europejska podpisała wczoraj, przynajmniej wczoraj, żeśmy mieli takie informacje, umowę z Polską dotyczącą finansowania z Funduszu Odbudowy. No to jest taki akt techniczny, który umożliwiałby uruchomienie pieniędzy, gdyby wreszcie się okazało, że te pieniądze dostaniemy. I dlatego chciałam pana właśnie spytać o to, czy te pieniądze dostaniemy, bo minister rozwoju i technologii Waldemar Buda twierdzi, że wypełniliśmy wszystkie zalecenia Komisji Europejskiej, no ale tam z tej komisji tak różne informacje dochodzą. No tak, to ta wczorajsza informacja, bo to rzeczywiście nie wiadomo, czy to było przedwczoraj, czy wczoraj zostało podpisane to porozumienie, ono jest konieczne do tego, żeby uruchomić całą procedurę wdrożenia, przekazania środków z Unii Europejskiej do Polski w ramach Funduszu Odbudowy. Tak, to niby techniczne, ale bez tego dalej ani rusz. Została nam jeszcze jedna procedura do spełnienia, ustalenie operacyjne tak zwane, i wtedy będzie państwo polskie mogło wystąpić już z oficjalnym wnioskiem o uruchomienie środków. Ja chcę powiedzieć tak, że Krajowy Plan Odbudowy w Polsce jest już realizowany od dawien dawna. Finansowany jest ze środków krajowych. Liczymy na to, że uruchomienie tych procedur związanych z przekazaniem środków nastąpi jak najrychlej, chociaż tego nikt nie ukrywa, że rzeczywiście Komisja Europejska uruchamia, spowalnia wszystkie procedury tak, aby te środki do nas spłynęły jak najszybciej. One z pewnością nam się należą, jeśli chodzi o środki finansowe. Nie ma takich obaw, żeby do nas nie dotarły. Problem jest kiedy. Jeśli mówimy o tym, czy Polska spełniła wszystkie wymagania, otóż tak, te kluczowe, a do tych kluczowych zobowiązań Polski należało to, aby wprowadzić nowe regulacje dotyczące funkcjonowania Sądu Najwyższego, w tym likwidację Izby Dyscyplinarnej. To się stało. Później, nie wiadomo skąd, przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła, że to jest niewystarczająca sprawa, aby móc uruchomić i z naszej strony uczynić zadość oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Wymyśliła coś, co jest sprzeczne z polskim prawodawstwem, szczególnie z konstytucją. Rzecz polega na tym, aby sędziowie mogli kwestionować status innego sędziego w postępowaniach sądowych, i to w postępowaniach różnych typów, w postępowaniu karnym, cywilnym, czy też wielu innych jeszcze sprawach, które zawisają przed sądami powszechnymi. To jest rzecz nie do zaakceptowania. Ja już nie mówię o tych kamieniach milowych, których jest ponoć kilkaset, ale to są sprawy, które dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Te kamienie milowe są realizowane wtedy, kiedy w pełni jest państwo członkowskie korzysta z tych środków,
i to są już sprawy, że tak powiem, natury drugorzędnej. Pierwszą kwestią to jest rzecz, która jest związana z tym, aby wypełnić te dyspozycje kluczowe, które tak naprawdę nie mieszczą się w przepisach traktatowych o Unii Europejskiej. No ale trudno, tak to się stało. Polska poszła na pewne ustępstwo i te regulacje zostały wprowadzone. No właśnie, ale panie pośle, chciałam pana spytać o nieco inną rzecz. Mianowicie te kilka tygodni temu, kiedy wybuchła ta awantura wokół słów pani von der Leyen, część środowiska obozu rządzącego mówiła, że w ogóle należy już machnąć ręką na te pieniądze, nie iść na żadne ustępstwa, tylko po prostu realizować sobie ten swój plan, krajowy plan odbudowy z własnych środków. Jak rozumiem, skoro rząd podpisuje, znaczy czyni kolejne kroki i dogaduje się nadal z Komisją Europejską, to znaczy, że ten poprzedni plan nie był takim planem wiążącym, to tylko były takie głosy oburzenia po prostu. Nie, to co się nam należy, no to od tego nie ma odstępstwa. Przecież my jesteśmy również za środkami z Funduszu Odbudowy. Idą zobowiązania ze strony państwa polskiego, zresztą innych państw członkowskich, bo to jest nowy instrument finansowy, on jest związany z zaciągnięciem kredytu przez Unię Europejską. My ten kredyt podżyrowaliśmy, będziemy go musieli spłacać i nikt z nas chyba sobie nie wyobraża tego, żebyśmy byli tylko takimi beneficjentami fikcyjnymi, a więc nie korzystając z tego, żebyśmy spłacali zaciągnięty przez Unię Europejską kredyt. Nigdy tak rząd polski twardo sprawy nie stawiał, że obraził się, zabrał zabawki, wyszedł z piaskownicy. Nie, tak nie było. Oczywiście zawsze były wskazywane te trudności, które Komisja Europejska wymyślała sobie bez mała z dnia na dzień. My dalej się posunąć nie możemy, bo gdybyśmy poczynili to, czego sobie życzyła przewodnicząca Komisji Europejskiej, to co powiedziałem, rzecz dotyczy właśnie kwestionowania pozycji statusu sędziów przez innych sędziów w postępowaniach, które przed sądem zawisły, byłoby to sprzeczne z polską konstytucją. Druga rzecz, która tutaj wychodzi, to tak naprawdę nakładzie się cały czas cieniem przed Unią Europejską, bo okazuje się, że mamy do czynienia z państwami, którym różnie można działać w ramach Unii Europejskiej. Otóż to, co w polskim prawodawstwie się dzieje, szczególnie w kwestii wymiaru sprawiedliwości, to są rzeczy, które zostały uregulowane na wzór innych państw, szczególnie państwa, jakim jest Republika Federalna Niemiec, gdzie tak naprawdę cały wymiar sprawiedliwości zależy od polityków. U nas aż tak nie jest z kolei. I okazuje się tak, że Niemcom wolno tego typu wyregulować sobie wymiar sprawiedliwości, Polsce nie wolno. To już nie chcę mówić o wcześniejszych jeszcze zaszłościach, gdzie mamy do czynienia w sposób oficjalny już z tak zwaną Unią Europejską dwóch prędkości, tak? No ale to sama Unia Europejska czyni takie rzeczy, no, które tatuują tę sytuację właśnie w ten sposób, że są równi i równiejsi w Unii Europejskiej. No ale to niejako nie sami się ustawiliśmy w tej Unii Europejskiej dwóch prędkości, w drugiej prędkości, będąc poza strefą euro. No siłą rzeczy strefa euro jest bardziej redaktor, zintegrowana. Niekoniecznie, żeśmy się sami ustawili, bo Unia wiedziała, przepraszam za kolokwializm, wiedziała co brała. Wszystkie państwa, które wywodzą się z tak zwanego bloku wschodniego, one zawsze były usytuowane w gorszej sytuacji pod względem ekonomicznym i każdy, to nie jest tylko kwestia bycia bądź niebycia w strefie euro. No weźmy na przykład Danię, która należy do państw też tych dobrze rozwijających się, nie jest w strefie euro i jest na pozycji jednak uprzywilejowanej. To tak było z Wielką Brytanią, która też miała swoją walutę, nie wystąpiła z Unii Europejskiej tylko i wyłącznie z tego względu, że nie była w strefie euro. Były tam zupełnie inne powody. To nie jest kwestia... To już nie ma co wchodzić w to, jest to tak. Panie pośle, bo Brytyjczycy mieli własne powody. Razie,
to, że nie jesteśmy w strefie euro, wcale nas w Unii Europejskiej nie dyskwalifikuje. Panie pośle, chciałam pana jeszcze spytać o decyzje, które związane są z pomocą dla Brukseli, bo ostatecznie wczoraj pojawiła się zgoda Unii Europejskiej na przekazanie Ukrainie 5 miliardów euro takich bardzo tanich pożyczek. Oczywiście tam potrzeby Ukrainy są daleko większe, szczególnie te dotyczące odbudowy, no ale wiadomo, że to jest jeszcze pieśń przyszłości, natomiast ta pomoc została zatwierdzona. Czy to jest dobry krok, czy też uważa pan, że to wszystko jest za wolno, za mało? Oczywiście, że to jest za wolno. Tak jak pani redaktor zauważyła, że Ukrainie by się przydały większe pieniądze, ale proszę zwrócić uwagę, od lutego trwa wojna. Unia Europejska dopiero teraz uruchamia te środki i to się dzieje pod dużą presją polskiego rządu, szczególnie bardzo mocna aktywność w tym kierunku pana premiera Mateusza Morawieckiego. To Polska odegrała w tym bardzo istotną rolę, że Unia Europejska wreszcie te środki uruchomiła. Tak, to jest krok w dobrym kierunku. Przydałoby się jeszcze większej solidarności ze strony Unii Europejskiej, szczególnie ze strony państw członkowskich, takich państw jak Niemcy, Francja, tych państw, które są w bardzo dobrej pozycji ekonomicznej. Jednak tam, jeśli chodzi o świadczoną pomoc na rzecz Ukrainy, to istnieje duże spowolnienie. No warto przypomnieć przy tej okazji, że to akurat jeśli chodzi o tych, którzy mocno wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim reżimem, no to jest na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, na drugim miejscu jest Wielka Brytania i na trzecim miejscu jest Polska. A więc Polska jest wiodącym krajem Unii Europejskiej, które udziela tak ogromnego wsparcia Ukrainie i to w różnych aspektach, bo to jest pomoc militarna, to jest również pomoc, która jest świadczona przede wszystkim tutaj u nas w Polsce, w kraju na rzecz uchodźców, którzy przed wojną uciekają z Ukrainy, no ale poza tym również jest ta pomoc świadczona na Ukrainie, pomoc w sensie ekonomicznym. No i tutaj rzeczywiście jesteśmy liderem, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy w tej wojnie, która trwa, liderem w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. Polska jest pierwszym państwem członkowskim Unii Europejskiej, które świadczy największą pomoc na rzecz Ukrainy. A jak pan ocenia te zawirowania wokół takich nowych zasad, które Unia ma taki pomysł, żeby nałożyć na kraje członkowskie, mianowicie takich, żeby no, na przykład pewnych towarów nie można było, tak mówiąc kolokwialnie, sobie zachomikować, to znaczy, że chodzi na przykład o to, że eksport masek, że niektóre kraje starają się ograniczyć, żeby zachować je dla siebie, żeby po prostu tego rynku tak egoistycznie kraje nie mogły traktować. No to nie są dobre rozwiązania. Unia Europejska. Ale dlaczego? No wspólny rynek to odchodzi tak jakby. Nie, no. Tak, wspólny rynek, ale to wspólny rynek wtedy, kiedy pasuje państwom wiodącym w Unii Europejskiej, no to oczywiście wspólny rynek, swoboda przepływu towarów, usług i tak dalej. Ale gdy kryzys zagląda w oczy, okazuje się, że jednak liderzy Unii Europejskiej w postaci państw członkowskich, oni starają się czynić takie regulacje, które będą z kolei tym państwom na rękę i to taka sytuacja korzystna nie jest, szczególnie również dla takich państw jak Polska. Tutaj nawet nie należy rozpatrywać tej kwestii w kontekście funkcjonowania poszczególnych państw, ale poszczególnych przedsiębiorstw, które funkcjonują w ramach Unii Europejskiej. No i oczywiście to, gdzie te przedsiębiorstwa funkcjonują, ma też ogromne znaczenie. To jest wiele takich dziwnych rozstrzygnięć, które Unia Europejska proponuję, szczególnie teraz w czasie kryzysu. No weźmy chociażby pod uwagę, jak obligatoryjne oszczędności energii, karanie za nadużywanie energii, ograniczanie temperatury w pomieszczeniach instytucji publicznych, a nawet i w domach prywatnych. To są bardzo śmieszne regulacje. One są wprost, wydawałoby się, jeszcze pachnące, w Polsce byśmy powiedzieli PRL-em, ale pachnące tak naprawdę komunizmem, gdzie na Zachodzie tego typu kwestie
znacznie wcześniej by śmieszyły obywateli państw Unii Europejskiej. Dzisiaj okazuje się, że tego typu regulacje są możliwe. Polska jest przeciwna wprowadzeniu takich regulacji do unijnego prawodawstwa. Mam takie przekonanie, że my sobie radzimy świetnie w kryzysie. Zresztą. Ale to jest bardzo egoistyczna postawa. My sobie radzimy świetnie w kryzysie, tak, a niech inni sobie radzą sami. Ale nie. Ja tego nie powiedziałem. To raczej jest postawa unijna taka, niech inni sobie radzą sami. Ja przypomnę słowa przewodniczącej Komisji Europejskiej, która powiedziała, zresztą o tym mówiła również premier Finlandii, gdybyśmy słuchali Polski i innych państw, które są rodem z dawnego systemu komunistycznego wzięte, to byśmy dzisiaj byli w zupełnie innym miejscu. Dzisiaj Unia Europejska żałuje, że nie wsłuchiwała się w głos Polski, w głos państw bałtyckich, bo te rozstrzygnięcia by były na pewno na zupełnie innym poziomie, bylibyśmy w innym miejscu. No ja przypomnę, my nie słuchając Unii Europejskiej staraliśmy się dywersyfikować rynek energii, to na różnych nośnikach energetycznych, jeśli chodzi o gaz, jeśli chodzi o ropę naftową. Gaz. Z tą ropą to raczej gaz, niekoniecznie. Raczej tutaj trzeba przypomnieć tworzenie dużego multienergetycznego koncernu wokół Orlenu, który budzi taką nienawiść nie tylko w polskiej opozycji. Musimy zmierzać ku końcowi. Naprawdę umocni naszą pozycję gospodarczą w cywilizowanym świecie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dziękuję był Krzysztof Lipiec, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Przegląd prasy. No to zaglądamy do czego? Tygodniki czy gazety codzienne na początek? Co wolisz? Ach, sama nie wiem, bo tygodniki są dzisiaj bardzo ciekawe, ale myślę, że bieżące sprawy też warto by szybciusieńko przynajmniej omówić, bo na przykład Rzeczpospolita na czołówce informuje groźba zwolnień w firmach. Już 12,9 tysiąca osób, czyli 12,900 osób straciło do lipca pracę. To ponad 1/4 więcej niż przed rokiem i cięć etatów jeszcze przybędzie, tutaj przestrzega gazeta, a niskie bezrobocie jak do tej pory było naszym atutem. Gdy zacznie rosnąć, to kolejne atut nam ubędzie naszej gospodarce. A 63% firm wskazuje, że koszty pracownicze są dużą lub bardzo dużą barierą w prowadzeniu działalności tychże firm. No i jeszcze druga informacja z Rzeczpospolitej. Nota rodzi się w bólach. To chodzi o notę dotyczącą reparacji. Autor pisze, do końca września ma być gotowy dokument, w którym polski rząd upomni się o reparacje od Berlina. Choć w sprawie reparacji wszystko miało być przemyślane. Nota do Niemców dopiero powstaje w MSZ. No i zobaczymy, czym się skończy. Ze spraw codziennych Rzeczpospolita jeszcze pieszy intruzem na ścieżce rowerowej. Rowerzysta dojeżdżając do przejścia musi przepuścić auto. To się przepisy zmieniły, bo rowerzyści, mam wrażenie, mają tryb nieśmiertelności i pędzą na złamanie karku. Teraz dojeżdżając do przejścia muszą to auto przepuścić. No, tylko będąc już na pasach mają pierwszeństwo. No to wydaje mi się, że to jest naprawdę rozsądne. Jako kierowca i jako rowerzysta. Wiem, jak szybko potrafią jeździć rowerzyści. Jak są niewidoczni. Tak, i pojawiać się znikąd po prostu, kiedy samochód usiłuje przejechać przez pasy, prawda? Unijne ręczne sterowanie, o tym przed chwilą była mowa w naszej rozmowie. Dziennik Gazeta Prawna. Na ten temat więcej państwo poczytają. Płace zostają w tyle za inflacją. To jest też Dziennik Gazeta Prawna. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była w sierpniu, co prawda, nominalnie o 12,7% wyższa niż rok wcześniej, ale realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, obniżyła się o 2,7%. No, wydaje mi się, że to i tak nieźle, bo nie wszyscy mają takie podwyżki. Myślę, że wielu by chciało mieć takie podwyżki, 12 czy 13%. Ja słyszałem, że wszyscy mamy podwyżki.
podwyżki, tylko nie wszyscy mają podwyżki płacy. Tylko nie wszyscy o tym wiemy. A poza tym nie wszyscy o tym wiemy, że dostaliśmy podwyżki. Kilkadziesiąt złotych na minutę tyle kosztuje kontakt z psychiatrą dziecięcym, komercyjne. Czas oczekiwania kilka miesięcy. Sprawdziliśmy, jak działa rynek pomocy dla najmłodszych i nie jest to ciekawy artykuł. Raczej w czarnych barwach się to wszystko rysuje. Są nawet takie miejsca w Polsce, gdzie kontakt z psychiatrą dziecięcym to jest w ogóle, nie wiem, jednorożca łatwiej znaleźć chyba niż psychiatrę dziecięcego. No, a z kolei Gazeta Wyborcza informuje o tym, co wynika ze spisu powszechnego, ale bardziej bym się chciała zatrzymać nad tą informacją. 500+ dla małżeństw 50+. To jest taki pomysł, który już się kiedyś pojawił i krąży. No, ale jest tutaj, autor się zastanawia, czy to zapobiegnie na przykład fali rozwodów, czy bonus taki finansowy za długoletnie pożycie małżeńskie. To jak w PRL-u dostawało się medale. Jest, ale ciągle jest medal za długoletnie pożycie, tak, nawet prezydent może wręczać, co jest wielkim wydarzeniem dla osób, które są w długich związkach. No moja mama na przykład nie doczekała, bo tata zmarł, 47 lat razem byli ze sobą, więc już prawie, ale z drugiej strony też warto pomyśleć o tych singlach, czyli wdowach i wdowcach, którzy zostali sami. Oni mają jedną emeryturę, nie dwie, jedną, a to jest czasem problem. No i o tym problemie dzisiaj Polityka pisze, bo podobno ludzie kradną. Przyznaj się. Biedy. Tak, co ostatnio ukradłaś na kwotę 130 zł, bo pytam cię dlaczego o to. Statystycznie wychodzi, że każdy obywatel naszego kraju rocznie kradnie towaru za 130 zł. Ja statystycznie. Ktoś musiał za 500. A w Polsce szacuje się straty związane z kradzieżami rocznie, proszę państwa, na 5 miliardów złotych. Czy kradniemy z biedy? O bieda kradzieżach dzisiaj pisze Polityka. No właśnie. A w środku też jest artykuł, który z kolei mnie przyciągnął. Po co Tuskowi aborcja? Deklaracja Donalda Tuska na temat aborcji zaskoczyła wielu. Czy to światopoglądowe starcie z prawicą opłaci się Platformie? Takie jest pytanie w tego artykułu. Główne i jeszcze drugie to jest rozmowa z profesorem Konstantinem Soninem, ekonomistą, rosyjskim emigrantem, o stosunku Rosjan do Putina i do wojny oraz o śmierci rosyjskiego marzenia. Tytuł tego wywiadu jest Car jest sam. No i myślę, że warto w związku z tym zajrzeć i przeczytać, czy on rzeczywiście jest sam. Tu musimy postawić kropkę. To był nasz przegląd prasy. Reklama. Ile nowych rzeczy, Marian! No. Lodówka, pralka, ekspres, nowy telewizor, co to? Ktoś ma urodziny? No raczej, Barbara, raczej. Media Ekspert kończy 20 lat i z tej okazji przeceny na urodziny ma. No i multi rabaty daje. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Włączamy niskie ceny. Dziś czeka nas kolejny słoneczny dzień. Termometry za oknem pokażą powyżej 25 stopni. Na takie prognozy musimy jeszcze poczekać. Przed nami sezon ciepłych ubrań, czapek, szalików i parasoli. Dlatego warto pomyśleć o odporności z kubkiem rozgrzewającej Glinowity. Glinowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C, czarną porzeczką, czarnym bzem i maliną. Glinowita wspiera układ odpornościowy, rozgrzewa i pysznie smakuje. Glinowita. Zasmakuj w odporności. Zdrowit. Mam na imię Kuba. Jestem pływakiem. Dzięki innowacjom współfinansowanym z funduszy europejskich placówki medyczne stają się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia jest współfinansowany z funduszy europejskich. Ewa, słuchaj, nic z wyjazdu. Boli mnie gardło, to chyba początek jakiejś infekcji. Kasiu, spokojnie. Ostatnio lekarz polecił mi Septinum Silver, spray ze srebrem. Spróbuj i ty. Wyrób medyczny Septinum Silver Spray pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem, wspomagając leczenie infekcji. Dzięki nanocząsteczkom srebra Septinum Silver działa na infekcje i bakteryjne, i wirusowe. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny również w pastelkach do ssania. Zdrowit. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład robot sprzątający Tefal Explorer S60. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 999. Taniej o 400 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi Dynamika. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz taniej aż o 700 zł. Włączamy niskie ceny.
Po reklamie. 7.30 już na zegarze. Czas na informacje dnia. Damian Szpyra. Rosja celowo niszczy ukraińskie rolnictwo, uderzając w ten sposób w bezpieczeństwo żywnościowe całego świata, powiedział prezydent Andrzej Duda. Polski prezydent przemawiał na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Ukraina, ważny eksport zboża, ponosi ogromne straty w rolnictwie w wyniku rosyjskiej napaści, czego skutki odczuje m.in. Afryka i Bliski Wschód. Jako społeczność międzynarodowa jesteśmy zobligowani, aby nie dopuścić, by w XXI wieku ktokolwiek w sposób świadomy i cyniczny w imię realizacji swoich politycznych celów wprowadzał, tak jak Stalin w latach 30. XX wieku, sztuczny głód. W tym kontekście kluczowe pozostają umowy podpisane przez Rosję i Ukrainę z Turcją i Organizacją Narodów Zjednoczonych w Stambule 22 lipca bieżącego roku. Andrzej Duda powiedział także, że dziś ofiarą jest Ukraina, ale jeśli rosyjski imperializm wygra, to jutro może być nią dobrowolne państwo świata. Minionej doby rosyjskie wojska przeprowadziły 35 ataków lotniczych, a 120 miejsc na terytorium Ukrainy zostało ostrzelanych systemów rakietowych. Według informacji ukraińskiej armii pociski i rakiety spadły m.in. na Słowiańsk, Bachmut, Zaporoże i Nikipol. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że działania Rosjan skupiają się na utrzymaniu okupowanych terenów obwodu donieckiego i zakłócaniu działań ukraińskich sił zbrojnych. W Kurzętniku odbyły się obchody 80-lecia Powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Debata historyczna i uroczysta akademia pod wspólnym tytułem z Hiobów Konrady odbyła się w Kurzętnickim Zespole Szkół imienia Władysława Jagiełły. Siły NSZ odgrywały ważną rolę w niepodległościowym podziemiu w czasie II wojny światowej, mówi doktor habilitowany Karol Sacewicz, naczelnik olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Były siłą zbrojną alternatywną w stosunku do Armii Krajowej, ale siłą niepodległościową, działającą zgodnie z polską racją stanu. Siłą, która zidentyfikowała zagrożenia, które uderzały w suwerenną, niepodległą, integralną terytorialnie Polskę. I uważali, że to jest zarówno III Rzesza, jak i Związek Sowiecki. Narodowe Siły Zbrojne były trzecią co do wielkości formacją wojskową polskiego podziemia. W szczytowym momencie liczyły ponad 70 tysięcy żołnierzy. Dziś pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie Polski możliwe burze, a w górach śnieg. Temperatura od 12 stopni na południu i wschodzie do 16 na zachodzie. W dolinach karpackich będzie chłodniej, do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. A teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. W czeskich Racicach trwają Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Wczoraj do półfinału awansowała kobieca czwórka podwójna. Katarzyna Boruch, Joanna Dittmann, Marta Wieliczko i Katarzyna Zillmann zajęły trzecie miejsce w repesażu i pozostają w walce o medal. O ich występie mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Andrzej Krzepiński. Na początku wyglądało to słabo, niestety, ale zebrały się troszeczkę, te jazdy złapały i druga część dystansu była już dużo lepsza. Cieszymy się przede wszystkim z faktu zakwalifikowania się do półfinału, bo to otwiera szansę na dalsze wyścigi. W dwójce podwójnej wagi lekkiej Katarzyna Wełna i Wiktoria Kalinowska zajęły trzecie miejsce w swoim repesażu. A w tej konkurencji awans do półfinału zapewniały sobie dwie czołowe osady. W walce o medal oprócz kobiecej czwórki podwójnej pozostaje jeszcze 8 biało-czerwonych osad. W Czechach rywalizują także para wioślarze. Wczoraj do finału awansował mixt Jolanta Majka i Michał Gatkowski. Polacy wygrali swój wyścig, a w repesażu wystąpi Arkadiusz Skrzypiński na jedynce. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Włoch Stefano Lavarini potwierdził 14-osobowy skład na Mistrzostwa Świata, które w piątek rozpoczną się w holenderskim Arnhem. Polska jest współgospodarzem turnieju. W drużynie znalazły się rozgrywające Joanna Wołosz i Katarzyna Wenerska, środkowe Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Kamila Witowska, Agnieszka Kornulek i Anna Obiała, przyjmujące Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Oliwia Różański i Weronika Szlagowska, atakujące Magdalena Stysiak i Monika Gałkowska oraz libero Maria Stencel i Aleksandra Szczygłowska. W
pierwszym meczu mistrzostw reprezentacja Polski zagra w piątek w Arnhem z Chorwacją. Następnie biało-czerwone przeniosą się do Gdańska, gdzie rywalizować będą z Tajlandią, Koreą Południową, Dominikaną i Turcją. Mundial potrwa do 15 października. I jeszcze piłka ręczna. Górnik Zabrze wygrał przed własną publicznością z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 29-25 w spotkaniu trzeciej kolejki Superligi. Liderem jest broniąca tytułu drużyna Łomży Kielce. A ponownie o sporcie już za godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No i 24,5 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Gościem 24 pytań jest teraz Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, na pewno śledził pan wczorajszą konferencję opozycji wspólną o wschodniej flance NATO, choć wydawało mi się, że ona miała być poświęcona raczej, nie wiem, dogadywaniu się opozycji, a tymczasem się okazało, że chodziło o wschodnią flankę NATO. A pan czego się spodziewał po tej opozycji? Otóż pani redaktor, pani się nie wydawało, to było pani życzenie, tak jak życzenie wielu komentatorów, wielu publicystów, którzy ciągle od 3 lat niezmiennie namawiają opozycję, jak to ją wrzucić do jednego kotła i razem ugotować, więc to było jedno z wielu spotkań, 7 chyba z cyklu spotkań opozycji, tematyczne spotkanie. Jak pani zauważyła, dyskusji o ewentualnej koalicji, budowaniu bloku wyborczego nie było. Rzeczywiście była dyskusja o bezpieczeństwie, bo jest to temat ważny i sam udział byłych dwóch prezydentów też świadczy o tym, że partie demokratyczne w Polsce mogą ze sobą rozmawiać i mają wspólne tematy, natomiast kwestia budowania list do wyborów jeszcze daleko i tutaj wszystko jest możliwe, bo także wielokrotnie to podkreślaliśmy. Nie znamy jeszcze ordynacji wyborczej, bo nie wiemy, co rządzący wysmażą. No, myślę, że na razie warto zakładać, że ordynacja się po prostu nie zmieni, bo czasu jest coraz mniej i już tak za bardzo poszaleć z tą zmianą ordynacji nie można. Czy też powiem są... szczerze, pół roku temu byłem przekonany, że ona się nie zmieni, natomiast w tej chwili, kiedy pozycja obozu rządzącego zdecydowanie słabnie i nie zanosi się na to, żeby mogła się poprawić, bo sytuacja ekonomiczna Polaków zdecydowanie pogarsza się, nastroje pogarszają się. W związku z tym niewykluczone, że Kaczyńskiemu przyjdzie do głowy mieszać w ordynacji wyborczej. No a to jest dobra prognoza, bo ja pamiętam z historii, że partie, które mieszają w ordynacji, na ogół z rządzeniem się żegnały, więc jeszcze co, to doradzam. Panie Kaczyński, bardzo proszę, niech pan trochę pomiesza w tej ordynacji, to może wcześniej odda pan władzę. Na pewno pan przypomina to między innymi to blokowanie list, na którym dobrze wyszła PSL i Platforma Obywatelska, PiS, Samoobroną i LPR-em, niekoniecznie. Przypomnę, że to był pierwszy eksperyment współpracy PSL-u z Platformą, gdzie wszystkim wydawało się, że konserwatywne Stronnictwo Ludowe nie będzie w stanie dogadać się z liberalną, wówczas bardzo liberalną Platformą Obywatelską. No i proszę, jaki sukces. I wiele lat wspólnego rządzenia i do dzisiaj jakaś taka sympatia. Czy nie? Myślę, że no, dobre wspomnienia na pewno są. Na pewno, tak jak każda rządząca koalicja też w trakcie rządzenia zużywa się. Nie wszystkie elementy, nie wszystkie założenia programowe są możliwe do realizacji. Więc też patrzę na to już dzisiaj z dużym dystansem, bo nie zapominajmy, 7 lat od tamtego czasu minęło. Świat poszedł do przodu, a wydaje mi się, że w niektórych sprawach my w Polsce no niestety do przodu nie idziemy, cofamy się. No dobrze, no ale niech mi pan powie, dlaczego wtedy tak pięknie można było zblokować listy, a teraz tak trudno się dogadać w sprawie takiego wspólnego startu na liście, który być może zwiększyłby rzeczywiście szanse na wyborczy sukces. No właśnie, już od samego początku zwróciłem uwagę, że to było oczekiwanie publicystów, a nie zamierzenie uczestników tej wczorajszej konferencji. Chcę wyraźnie podkreślić, że polskie społeczeństwo jest bardzo różnorodne. I że dzisiaj nie ma jeszcze oczekiwania i miejsca na to, żebyśmy mieli duopol polityczny, którego, jak pamiętam dokładnie, od 1989 roku zawsze najsilniejsze stronnictwa w Polsce pragnęły, bo im się wydawało, że to one będą tym drugą stroną. Doprowadzą do duopolu i zawładną rzędem dusz. Natomiast problem polega na tym, że mówię, mamy społeczeństwo zróżnicowane i ta oferta musi być zróżnicowana, bo
nie da się pomieścić w jednym bloku wyborczym, chociażby programu dzisiaj głoszonego przez Donalda Tuska i z drugiej strony reprezentowanego czy głoszonego przeze mnie Marka Biernackiego, czy także chociażby Jacka Tomczaka, więc ale mówi to są pan różne czym? Podejścia o tych, do kwestii o... światopoglądowych, no właśnie, ale także o kwestiach do kwestii światopoglądowych. No a... Do światopoglądowych, ale także w sporej części do kwestii gospodarczych, bo ja przypomnę, że ja niezmiennie od 2007 roku jestem gorącym orędownikiem odnawialnej energii, odnawialnych źródeł i kompleksowego rozwiązywania samowystarczalności energetycznej, począwszy od gospodarstwa przez gminę, powiat. A Donald Natomiast Tusk niestety, nie? Ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński tutaj nie są zwolennikami takiego rozwiązania, przynajmniej do tej pory nie byli, bo widać wyraźnie, że duże lobby energetyczno-węglowe rzeczywiście miało tutaj głos dominujący, decydujący i tak naprawdę my dzisiaj jako Polska jesteśmy w kwestii energii odnawialnej bardzo zapóźnieni. Ja patrzę na Duńczyków, mniejsze państwo z mniejszymi zasobami, okazuje się, że dzisiaj już 1/3 gazu jako zużywają, to mają gaz, biogaz rolniczy i w 2030 roku chcą osiągnąć poziom 75%. My co roku w powietrze wypuszczamy 13, 16, może 18 miliardów metrów sześciennych biometanu i nadal nie ma zrozumienia, że ten biometan mógłby pracować właśnie na rzecz ogrzewania naszych domów czy produkowania energii elektrycznej i to dużo tańszej dzisiaj co najmniej na poziomie 1/3 ceny tego, co mamy z energii konwencjonalnej i jeszcze co ciekawe, nie płacilibyśmy żadnych ETS-ów, czyli opłat tych emisyjnych za emitowanie dwutlenku węgla, więc czas najwyższy o tym pomyśleć i też pracujemy w tej chwili nad takimi programami, żeby również polskie rolnictwo, szczególnie to towarowe, zajmujące się produkcją zwierzęcą, w krótkim czasie uczynić zeroemisyjnym, a to jest możliwe. Dobrze, ale chciałabym jednak wrócić do wątków takich bardziej politycznych, bo wczoraj Włodzimierz Czarzasty rzucił kilka pomysłów i chciałam pana spytać, czy one pana zainteresowały, a może nawet by się pan przychylił. Mianowicie, pierwszy z tych pomysłów, żeby zawiązać koalicję na wybory do Senatu, żeby wszyscy kandydaci startowali z jednego szyldu. Nie taki pakt senacki, jak był 3 lata temu. Czyli umawiamy się, że sobie nawzajem nie wchodzimy w drogę w konkretnych okręgach, tylko po prostu jeden taki komitet, wspólny szyld. Myśli pan, że to dobry pomysł jest? Nie rozumiem różnicy w jednym i w drugim, dlatego że i tak będą musieli się liderzy partii dogadać, które okręgi są przez ich kandydatów obsadzane, więc czy to ma znamiona jednej listy, czy to ma znamiona paktu, to na to samo wychodzi. Nie ma znaczenia. Więc semantyka słowna oczywiście, ona w jakimś sensie podoba się i jest, że tak powiem, w nurcie oczekiwań, tak jak powiedziałem, głównie komentatorów sceny politycznej, a nie samych wyborców, bo jeszcze raz podkreślam, naprawdę moje Podlasie jest zdecydowanie inne w oczekiwaniach, jeśli chodzi o program i propozycje, niż chociażby stolica, więc warto nad tym też, o tym też myśleć i warto też próbować to, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, łowić szeroko w całym elektoracie, tym zniechęconym także Prawem i Sprawiedliwością, a raczej o poglądach bardziej prawicowych, bardziej konserwatywnych, też dać szansę na to, żeby mogli zagłosować i żeby mogli mieć swoich reprezentantów w Sejmie, a nie zmuszać ich do tego, żeby ewentualnie pozostali w domu, więc tu trzeba szerokiej współpracy, porozumienia. Ja jestem przekonany, że partie demokratyczne w podstawowych kwestiach gospodarczych mogą się porozumieć, natomiast jeśli da się z tego wyłączyć, a udawało się przez wiele lat w Polsce kwestie światopoglądowe i wiemy, że gro partii demokratycznych zawsze kwestie światopoglądowe traktowało jako kwestie sumienia i nikt nikogo w żadnej dyscyplinie partyjnej nie zmuszał do takiego czy innego głosowania, więc myślę, że to warto pozostawić jednak w osobistym odczuciu każdego posła, każdego polityka, ale także każdego obywatela. Nie zaglądajmy ludziom do sumień i do, że tak powiem, do alkowy. No dobrze, a taki pomysł, żeby już teraz podpisać no, taką koalicję, znaczy deklarację o utworzeniu koalicji po wyborach i że to miałby być taki sygnał, że żaden głos nie zostanie zmarnowany, no bo opozycja już teraz deklaruje, że po wyborach będzie wspólnie rządziła. To jest, pani redaktor, tak jakbyśmy się, że tak powiem,
wybierali w daleką podróż i jeszcze nie do końca wiemy, czy dla wszystkich wystarczy wagoników, więc już podpiszmy, że tam na miejscu się spotkamy, okaże się, że parę wagoników nie dojedzie, więc myślę, że to jest naprawdę nie ten czas i nie to miejsce. Dzisiaj ja bym namawiał klasę polityczną do dyskusji właśnie w dwóch tematach. Kwestia gospodarcza energii odnawialnych i inwestycji, szczególnie w biogazownie. I drugi temat to kwestia funduszu hipotecznego, o którym w Polsce mało się mówi, a który wydaje mi się byłby ratunkiem także na powstrzymanie regresu w budownictwie, bo dzisiaj wiemy, że cała cywilizowana zachodnia Europa w strefie euro, no te kredyty hipoteczne ma na poziomie nie większym jak 2%, a w Polsce no, mamy 8 i więcej już w tej chwili, jeśli doliczymy do tego prowizję, więc czas najwyższy na wzór chociażby funduszu covidowego stworzyć taki fundusz hipoteczny, gdzie rzeczywiście państwo częściowo dopłaca do obsługi kredytu i mamy stare kredyty obsługiwane na pierwsze mieszkanie, na pierwszy dom na poziomie do 2%, ale także możliwość zaciągania nowych kredytów, bo chcę zwrócić uwagę na to, że ci, którzy decydują się na własny dom, na kredyt hipoteczny, to są na ogół ludzie aktywni, młodzi, z perspektywą 20-30 lat samodzielnego rozwiązywania swoich problemów. I dzisiaj dopłacenie im do obsługi tego kredytu niewielkiej kwoty może sprawić, że rzeczywiście to budownictwo nie będzie hamowało, bo dziś już słyszę, że choćby ceny artykułów budowlanych, tych podstawowych, zaczynają spadać. Dlaczego? Dlatego, że już nie ma popytu, nie ma kredytu. Właśnie. Zainteresowanie kredytem hipotecznym spadło o ponad 70%. No bo jest bardzo drogi. Czas najwyższy ten problem rozwiązać i zachęcam polityków, rozmawiajmy o tym. Naprawdę, skoro dzisiaj bank centralny ma tak duże rezerwy, to może część tych rezerw właśnie przeznaczyć na obsługę tego kredytu hipotecznego. Trzeba rozwiązywać problemy tu i teraz, a nie czekać, kiedy opozycja dogada się za półtora roku. No ale to ja widzę, że pan już buduje ten program na pierwsze 100 dni nowego rządu, bo to też był taki pomysł Czarzastego, żeby właśnie opozycja opracowała taki program. Ja widzę, że pan już dwa pierwsze punkty ma. Pani redaktor, ja o tym mówię od dłuższego czasu, co najmniej od początku kryzysu, z jakim mamy do czynienia od czasu, kiedy Adam Glapiński zaczął podnosić stopy procentowe. Wtedy sugerowałem i na konferencji prasowej, i także w klubie, żebyśmy ten temat bardzo mocno podnieśli, bo wiedziałem, że na 2-4%, jeśli chodzi o stopę procentową, się nie skończy. Dziś już mamy prawie 7 i to nie jest jeszcze koniec. Ja spodziewam się, że w styczniu inflacja przekroczy 20%, bo tak mówią specjaliści, tak mówią ekonomiści, więc jeśli ona przekroczy 20%, to niewykluczone, że ta stopa redyskonta wzrośnie do 10%. I to już jest wtedy rzeczywiście, za przeproszeniem, gwóźdź do trumny wielu młodych, aktywnych rodzin, więc tu naprawdę państwo powinno się skupić na rozwiązaniu tego problemu, a nie uciekaniu do przodu i propozycjach kolejnych 1000-2000 złotych na dopłatę do węgla czy do peletu, którego kupić nie można. No ale dopłaty do surowców energetycznych, tych grzewczych, też są konieczne. Czy pana zdaniem tak, nie? Tak, pani redaktor, tylko gdyby przez 6 lat nie zatrzymano energetyki odnawialnej. Ja przypomnę, było to w Rzeczpospolitej bardzo szczegółowo opisane. 6300 odmów nowych instalacji energii odnawialnej na łączną moc 30 giga. W Polsce mamy dzisiaj zainstalowaną moc 55 giga. Czyli gdyby nie było tych odmów, już 60% energii byłoby energii odnawialną. Dziś energia z wiatru to 20% energii w kosztach, 20% energii konwencjonalnej, energia z biogazu to 1/3, więc dziś mielibyśmy już energię dostępną, dużo tańszą i moglibyśmy ogrzewać własne domy także w obszarach wiejskich, w obszarach gminnych, właśnie z biogazowni rolniczych. Tego się nie robi, tu się nie inwestuje, tego nie widać. Tu jest wręcz blokada dużych koncernów przesyłowych. I na tym musimy skończyć naszą rozmowę. Moim gościem był Marek Sawicki, poseł PSL-u, bardzo zaangażowany w energię odnawialną. Pozostaje mu tylko przekonać innych członków opozycji, żeby go poparli. Dziękuję Mam bardzo. Nadzieję, że to zima nas nauczy i zmusi do tego, żeby zacząć o tym racjonalnie myśleć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. 63 dni walki o to, co kochali najbardziej. 63 dni odwagi i lęku, miłości i rozpaczy.
63 dni walki, by poczuć wolność. Za każdą cenę. To ich historia nas łączy. Ważne, żeby wiedzieli, że jesteśmy z nich dumni. Ważne, żeby zdążyć. Masz 63 dni. Pokaż powstańcom, że o nich pamiętasz. Dołącz do nas na dumnispowstańców.pl i dodaj coś od siebie. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A teraz nasz ekspert, pan profesor Michał Klajber, redaktor naczelny Wszystko co najważniejsze, były prezes PAN. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. Panie profesorze, wczoraj odbyła się taka konferencja poświęcona wschodniej flance NATO z okazji rozpoczęcia, zdaje mi się, takich negocjacji akcesyjnych związanych z naszym przystąpieniem do NATO. Ona się odbyła w takim ograniczonym gronie, ponieważ wyłącznie opozycja się zebrała. I chciałam pana spytać, czy to jest, było ważne wydarzenie, potrzebne, czy tylko polityczne? Ja myślę, że te słowa, które tam padały na temat znaczenia naszego członkostwa w NATO i szczególnie teraz przecież to widać, to były bardzo ważne i dobrze, że one padły także ze strony opozycji. Mi do tej pory słyszymy oczywiście, jak władza o tym mówi, słusznie, i dobrze, że opozycja ma tutaj taki sam głos. Oczywiście, jak to w naszym kraju bywa, nie było pełnej zgody w poglądach, no bo opozycja oczywiście zarzuca rządowi, że prowadzi niekonsekwentną politykę uzbrojeniową, że nie ma dalekosiężnego planu i tak dalej, ale to nie podważa samej idei. Żyjemy w skomplikowanym świecie, musimy się zbroić. Dobrze, że kupujemy broń, dobrze, że mamy tak silnych partnerów, no jak Stany Zjednoczone w szczególności. Ale to spotkanie w oczywisty sposób miało również pewien podtekst polityczny. Jak obserwujemy to już od dłuższego czasu, opozycja z jednej strony no, próbuje apelować o jedną listę, z drugiej strony są głosy, że jest to niemożliwe. Ja myślę, że takich spotkań będzie więcej w nadchodzącej przyszłości i zobaczymy, czym to się skończy. Dzisiaj, jak myślę, najbardziej prawdopodobne są dwie listy z deklaracją o współpracy po wyborach. Natomiast nie wykluczam jednak, że może dojdzie do jednej listy opozycji, no bo takie głosy też padają. O, no muszę powiedzieć, że jest pan optymistą, bo z moich wyliczeń to wynika, że tych list będzie co najmniej 3, a może i 4. Bo jakoś nie widzę tutaj możliwości jednej wspólnej listy, na przykład Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Platformą Obywatelską, czy szerzej Koalicją Obywatelską. A z drugiej strony PSL też się do takiej koalicji z Koalicją Obywatelską nie pali. Zatem no ten minimum 3, a być może 4, jeżeli Szymon Hołownia zdecyduje, że w ogóle chce samodzielnie iść do wyborów. No ja nie wykluczam tego oczywiście. Ja myślałem o dwóch głównych, a będą jeszcze takie mniejsze ugrupowania, które będą chciały iść samodzielnie. Ale mi się wydaje, że zasadniczą rolę odegrają jednak chyba dwa ugrupowania. Mówiąc troszkę symbolicznie, jedno troszkę w lewo od centrum, drugie troszkę w prawo od centrum. I kto się do nich przyłączy, no to zobaczymy, ale ja myślę, że to będzie główna siła opozycji, tak jak powiedziałem, z deklaracją, że po wyborach będziemy tworzyć wspólny rząd, prawdopodobnie z premierem, który będzie pochodził z tego ugrupowania, które zdobędzie najwięcej głosów. No i właśnie próbowałam podpytać tutaj Marka Sawickiego z PSL-u o to, czy taka deklaracja, że będzie właśnie wspólny rząd po wyborach, jest pomysłem dobrym, potrzebnym, a on powiedział, że to tak jakbyśmy się umawiali, że gdzieś pojedziemy i się spotkamy na miejscu, a kilka wagoników w ogóle nie dojedzie. To nie warto się teraz umawiać. A pan jak myśli? Warto się umawiać? Ja nie chciałbym tu występować jako rzecznik opozycji, ale faktem jest, że
jedyna metoda, żeby przejąć władzę, to jest jak się połączy siły opozycji i politycy opozycji to mówią, to czasem jest, ja odbieram jako wielką niekonsekwencję, bo z jednej strony mówią, że musi być coś takiego właśnie jak jedność w zasadniczych sprawach, ale z drugiej strony za chwilę mówią, że jednak nie pójdziemy, nie będzie wspólnej listy i tak dalej. Więc tu widać, że opozycja się waha ciągle, ale tak jak powiedziałem, ja wierzę, że te głosy, że oto trzeba przejąć władzę i to mówią właściwie wszyscy w opozycji, one zadecydują o tym, że opozycja jednak jakoś się umówi na wspólny rząd po wyborach. Panie profesorze, chciałam pana spytać jeszcze o przekop Mierzei Wiślanej. Co prawda jej otwarcie miało miejsce kilka dni temu, no ale właśnie na początku tygodnia pojawiły się takie komentarze z prasy zagranicznej, w których to komentarzach raczej ten pomysł, no nie powiem, że chwalono, ale z taką aprobatą oceniano, że jednak to uniezależnienie się od Rosji to jest istotna sprawa. No i że w świetle tego, co się wydarzyło na Ukrainie, warto było to zrobić. U nas latami jednak opozycja była całkowicie przeciwna temu przekopowi i było cała masa była różnych właśnie takich argumentów na rzecz, że w ogóle nie warto sobie tym zawracać głowy. Nawet ostatnio jeden z generałów, z wojskowych powiedział, że właściwie to jest to tylko dodatkowy kłopot, bo jeszcze jeden punkt do obrony i lepiej by było, żeby tego przekopu nie było. Chciałam pana spytać, czy pan uważa tę inicjatywę za słuszną i potrzebną, czy też no, jest to taka inicjatywa tylko, tak jak mówi opozycja, trochę propagandowa? Ja myślę, że ten przekop ma oczywiście dwie sprawy leżą u podstaw jego. Jedna jest polityczna, druga gospodarcza. I jeśli chodzi o polityczną, według mnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że to była słuszna decyzja. To był pewien, z jednej strony symbol uniezależnienia się od Rosji, a z drugiej strony no, pewna wygoda w przypadku najróżniejszych wydarzeń, które nie daj Boże się nie zdarzą w przyszłości. No bo ten transport, który byłby przez tą cieśninę Pilawską wymagający zgody Rosji, no to jasne, że to w przypadku jakiegoś takiego czy innego konfliktu byłby zablokowany, to byłby problem. Krótko mówiąc, to jest bardzo politycznie słuszna decyzja. Natomiast gospodarczo, no to ona na razie nie ma żadnego wpływu na naszą gospodarkę. Ja myślę, że ci politycy świata zachodniego, którzy mówią o tym, że to była dobra decyzja, to mówiąc troszkę złośliwie, nie myślą o naszej gospodarce, tylko myślą właśnie o wielkiej polityce. Tak. A nasza gospodarka może na tym przekopie zyskać, ale to jest kwestia jeszcze co najmniej paru lat, bo to trzeba pogłębić, trzeba rozbudować jeszcze dopływ do portu w Elblągu. Jest tam parę jeszcze rzeczy do zrobienia i ja myślę 3 czy może nawet 5 lat to będzie jeszcze trwało. A potem się okaże, że również gospodarczo są pewne, czy nawet znaczące korzyści. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan profesor Michał Klajber, redaktor naczelny Wszystko co najważniejsze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit.
Dziś czeka nas kolejny słoneczny dzień. Termometry za oknem pokażą powyżej 25 stopni. Na takie prognozy musimy jeszcze poczekać. Przed nami sezon ciepłych ubrań, czapek, szalików i parasoli. Dlatego warto pomyśleć o odporności z kubkiem rozgrzewającej Glinowity. Glinowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C, czarną porzeczką, czarnym bzem i maliną. Glinowita wspiera układ odpornościowy, rozgrzewa i pysznie smakuje. Glinowita. Zasmakuj w odporności. Zdrowit. Po reklamie. Punktualnie. Godzina 8. Zatem czas na informacje dnia. Damian Szpera. W Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda przestrzegał przed konsekwencjami wojny na Ukrainie. Trwa tam doroczne forum ONZ. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy dla firm energochłonnych. Więcej o tym za moment. Dziś GUS przedstawi dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu. Daniel Szpyra, zapraszam. Rosja celowo niszczy rolnictwo Ukrainy, wywołując kryzys żywnościowy na świecie, mówił w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca wygłosił przemówienie na forum ONZ, w którym wezwał do ukarania Rosji za takie działania. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że istnieje szereg międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony zasobów żywnościowych i środowiska naturalnego podczas konfliktów. To, że Rosja, świadomie niszcząc rolnictwo Ukrainy, łamie prawo międzynarodowe, nie jest chyba tutaj dla nikogo wielkim zaskoczeniem. Prezydent wezwał do wypracowania mechanizmów, które umożliwią ukaranie osób odpowiedzialnych za łamanie prawa międzynarodowego. Kto świadomie niszczy uprawy w spichlerzu świata, musi wiedzieć, że będzie za to ścigany karnie do końca swojego życia. Prezydent Duda poparł już istniejące oraz nowe inicjatywy, dzięki którym ci, którzy pozbawiają milionów ludzi prawa do żywności oraz niszczą środowisko naturalne, nie będą więcej bezkarni. Podkreślił, że Polska chce aktywnie uczestniczyć w ich pracach. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jeśli nie zatrzymamy wzrostu cen energii, mogą rosnąć ceny żywności, powiedział wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o ustalenie maksymalnej ceny energii. Minister Kowalczyk w programie pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że komisja zajmie się tą kwestią. Ogromny niepokój budzą ceny energii i to jest też kolejne źródło, które może powodować wzrost cen żywności. Ja mam nadzieję, że teraz Komisja Europejska na polski wniosek będzie zajmować się tymi maksymalnymi cenami energii gazu, energii elektrycznej, bo w tej chwili system sprzedaży energii europejskiej jest oparty na niestety takich cenach, które powodują ogromny wzrost. Jeśli tego nie zatrzymamy, to mogą rosnąć jeszcze ceny żywności, no bo to jest energia w tym również. Całą rozmowę z ministrem Henrykiem Kowalczykiem można znaleźć na naszym portalu polskieradio24.pl. Tymczasem projekt ustawy o pomocy dla firm energochłonnych został przyjęty wczoraj przez rząd. To właśnie te przedsiębiorstwa ponoszą dodatkowe koszty w związku ze wzrostami cen energii elektrycznej i gazu. Na wsparcie rząd chce przeznaczyć ponad 17 miliardów złotych do 2024 roku. Jeszcze w tym roku firmy energochłonne otrzymają 5 miliardów złotych wsparcia. W przyszłym roku będzie to 8 miliardów, a w roku 2024 4. Pomoc jest adresowana do firm, których działalność gospodarcza jest zagrożona ze względu na dynamiczny wzrost kosztów. Na towarowej giełdzie energii średnia cena gazu ziemnego w sierpniu tego roku była o 420% wyższa niż w roku 2021. Energia elektryczna kosztowała w tym samym miesiącu o 263% więcej niż rok wcześniej. W projekcie zauważono, że część polskich firm, na przykład z branży ceramicznej czy hutniczej, już dziś zmuszona jest wstrzymywać produkcję części wyrobów. Pakiet pomocowy obejmie kilkaset firm. O wsparcie będą mogły ubiegać się zakłady energochłonne, w przypadku których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji. Warunkiem wypłacenia wsparcia będzie wzrost cen energii dla firmy o minimum 100%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na jutro została zwołana narada kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, potwierdziła wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka. Przekazała, że spotkanie będzie poświęcone bieżącym tematom polityczno-gospodarczym. Na pewno będą poruszane te tematy bieżące, tak, z którymi się zmagamy, czyli sytuacja związana z dostawą energii, z węglem, z sprawnością zabezpieczenia tego ciepła na nadchodzącą zimę, sytuacja geopolityczna.
Kierownictwo PiS będzie dyskutować również o planach na najbliższe posiedzenie Sejmu. Poruszony może być także również temat ewentualnych roszad w rządzie. Początek spotkania jutro w samo południe. Dziś poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu. W poprzednim miesiącu wzrost w ujęciu realnym mógł wzrosnąć, licząc rok do roku, o blisko 4%, wobec wzrostu o 2% w lipcu, mówi ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska. Już dane za lipiec pokazały, że rosną w zasadzie wydatki tylko na takie podstawowe kategorie typu odzież, żywność oraz farmaceutyki i kosmetyki, a konsumenci ograniczają wydatki na wszelkie takie mniej podstawowe dobra ze względu na spadającą siłę nabywczą ich realnych wynagrodzeń. Prawdopodobnie sierpień pokazał kontynuację tych tendencji i ogólnie patrząc w takiej średniej perspektywie na konsumpcję, ona niewątpliwie będzie hamowała. Z ważnych danych statystycznych GUS przedstawi jeszcze w tym tygodniu informacje na temat bezrobocia w sierpniu. Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurny i deszczowy dzień. Ponadto na południowym wschodzie kraju miejscami możliwe burze, a lokalnie w pasie od województwa lubuskiego po Górny Śląsk mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach obecnie od 8 do 12 stopni, a maksymalnie będzie od 11 do 16. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Środa, 21 dzień września, czyli koniec lata i początek jesieni. To w kalendarzu na zegarze. Słońce od 6.19 na niebie zajdzie 22 minuty przed 19. Dzień będzie trwał 12 godzin i 19 minut. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Międzynarodowy Dzień Pokoju. Może powinienem po rosyjsku to powiedzieć, żeby w Moskwie usłyszeli. Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój także i Dzień Kapsla. To wszystkie święta, które dziś przypadają na zegarze 6 minut po godzinie 8. Dwie strony. Gośćmi politycznych dwóch stron są dzisiaj pani Joanna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan poseł Krzysztof Piątkowski, Prawo, przepraszam bardzo, Platforma Obywatelska. Wszyscy nie mogą należeć do PiS-u. Dzień dobry. Pan poseł kiedyś należał, być może wróci. A, no to... Proszę się nie martwić, nie ma takiej możliwości, pani poseł. To nie jest dla mnie zmartwienie, panie pośle. Szanowni państwo, tak jakby porzucając trochę te osobiste wycieczki, chciałam z was zapytać o rządowe programy dotyczące pomocy, jeżeli chodzi o ogrzewanie, ceny energii i tak dalej, do pomocy dla ludzi, bo wczoraj weszła w życie ustawa o dodatku grzewczych, innych niż węgiel. Rząd pochylił się też nad pomocą dla firm i słyszymy o zamrożeniu cen energii do 2000 kWh rocznie. Jeżeli więcej wykorzystamy, to już nie. Czy to wszystko wystarczy? Bo krytyki jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o te rozmaite projekty. Pani Joanna Borowiak. Może zacznę od tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pani była uprzejma powiedzieć, pochyla się nad problemami, które występują w sposób bieżący. Była sytuacja szalejącego COVID-u, była tarcza antycovidowa. Mamy tarczę antyputinowską, mamy tarczę antyinflacyjną, mamy tarczę pomocową i teraz właśnie za chwilę wejdzie w życie tarcza solidarnościowa. To jest kolejny pakiet pomocy. No, są głosy różne, tak jak pani powiedziała, ale to są głosy skrajne. My pokazujemy, że wtedy, kiedy jest problem, wtedy, kiedy trzeba go rozwiązać, nie chowamy głowy w piasek, nie załamujemy rąk, nie szukamy przycisku, który by rozwiązał problem i nie mówimy, że nie możemy go znaleźć, tylko po prostu działamy. Wspieramy Polaków, którzy ogrzewają swoje domy węglem, peletem, innymi materiałami grzewczymi. Uniezależniliśmy naszą gospodarkę od rosyjskich źródeł energii. Czyniliśmy to od dawna. Za chwilę otwieramy gazociąg Baltic Pipe. To jest kolejne ogromne przedsięwzięcie, które jest przedsięwzięciem strategicznym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa. Ale również wspieramy szczególnie odbiorców wrażliwych, choć nie tylko, jeżeli chodzi o energię elektryczną. 2000 kWh to jest taka średnia obliczona rocznego zużycia energii w polskich rodzinach i do tego poziomu zużycia
ceny energii elektrycznej pozostaną na poziomie obecnym. No nie ale nie uwzględniają, przepraszam, że wejdę w słowa, ale zdaje się, tak? Nie uwzględniają tych gospodarstw domowych, gdzie grzeje się prądem. Ja na przykład ma się pompy ciepła i gdzie gotuje się na prądzie, bo ja nie wszędzie gotuje się na gazie. Uwzględniają. Zaraz o tym powiem. 2600 kWh z kolei dla rodzin wielodzietnych, tych, które posługują się kartą dużej rodziny i dla rodzin, w których są osoby z niepełnosprawnościami. Dodatkowo dla tych gospodarstw, które właśnie ogrzewają swoje domy energią elektryczną, w tym pompami ciepła, także 1000 zł wsparcia. To tak wygląda, pani redaktor. Oczywiste jest to, że nie damy wszystkim wszystkiego. To jest po prostu niemożliwe. Wspieramy szczególnie odbiorców wrażliwych, wspieramy polskie rodziny, ale także wspieramy firmy energochłonne. Przed chwilką państwo w serwisie informacyjnym mówiliście o tym projekcie przyjętym przez rząd. Wsparcie na najbliższy czas w wysokości 17 mld zł, po to, by przedsiębiorstwa się nie zamykały, po to, by mogły funkcjonować i produkować. Ale mówiłam o tych skrajnych głosach. Jedni mówią, dawajcie więcej, za mało, to jest za mało, a drudzy mówią, przecież bez przerwy co miesiąc jakaś tarcza albo dwa razy w miesiącu jakaś tarcza. No, to jest po prostu niesłychane. A zatem my nie patrzymy na krytykantów, my po prostu wspieramy polskie rodziny, pokazujemy Polakom, że nie zostawiamy ich w sytuacji kryzysowej bez wsparcia i bez potrzebnych rozwiązań. Na tyle, na ile jest to możliwe. Za naszą granicą, jesteśmy krajem przyfrontowym, za naszą granicą toczy się barbarzyńska, bestialska wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. To wszystko, co dzieje się w tej chwili, ten kryzys energetyczny, kryzys gospodarczy, wywoływanie sztucznego głodu, jak za czasów Stalina, to wszystko jest konsekwencja tej wojny, ale także wadliwie dotąd realizowanej polityki energetycznej Unii Europejskiej. I no, po nie w czasie trochę, ale lepiej późno niż wcale. Jak mówi polskie przysłowie, szefowa Komisji Europejskiej przyznała, że trzeba było słuchać Polski i krajów bałtyckich co do polityki, którą prowadzi Rosja. No dobrze, być teraz może nastąpi otrzeźwienie. Teraz pan Krzysztof Piątkowski. Szanowne panie, gdybym był złośliwy, to bym skomentował te słowa o tym, że o mym niechowaniu głowy w piasek przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo w sytuacji Odry byliśmy świadkami, jak umiejętnie potrafi nie przyznawać się i nie reagować w porę. Podobnie zresztą było wtedy, kiedy ten rząd, a dokładnie premier Morawiecki, powziął wiedzę na temat tego, że wybuchnie wojna i nie wykorzystał tego czasu w taki sposób, żeby przygotować się Polskę, no, kryzys energetyczny, a należało to zrobić. Straciliśmy wiele cennych miesięcy, które teraz ten rząd nadrabia w różnym tempie. Pani poseł raczyła powiedzieć o tym, że wszystko jest w porę, korekt, że w trakcie. No, z niektórymi projektami się państwo spóźniacie, nie reagujecie na słuszne uwagi i propozycje opozycji. Przecież dwukrotnie podchodziliśmy do tej tarczy, w ramach której Polacy mają uzyskać pomoc i dopłaty do energii elektrycznej, a można było to zrobić od razu. Bo nic by to państwa więcej nie kosztowało, bo wszystkie propozycje, czy większość propozycji opozycji ostatecznie znalazła się w tym drugim projekcie. Zauważyliście państwo, że ludzie opalają się pelletem, ogrzewają się innymi źródłami energii. No i do tej pory nie rozwiązaliście kwestii energii elektrycznej, która przecież drożeje od bardzo dawna. Ja bym nawet mógł pochwalić kilka rozwiązań z tej obecnej propozycji, jeśli pojawią się rzeczywiście w druku i trafią w takim kształcie do polskiego parlamentu, to specjalna bonifikata dla tych, którzy zużyją mniej prądu. Mówi się o tym, że 90% porównując rok 2023 do 2022, czyli mobilizowanie społeczeństwa do tego, żeby oszczędzało, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ta kwota 2000 kWh, ona też byłaby dobrym rozwiązaniem i chwaliłbym ją, gdyby dotyczyła tych osób i tych rodzin, tych gospodarstw domowych, które nie używają prądu do ogrzewania. Ale jeśli już ktoś używa prądu do ogrzewania i na przykład ogrzewa swój dom, to przecież zużywa 10 czy 15 tysięcy kWh. Jeśli sobie to uświadomimy i uświadomimy sobie również, ile ma kosztować prąd, ile już teraz kosztuje, ile będzie prawdopodobnie kosztował. Za te 1000 zł to mało?
No, wzrost, który przewidywalnie nastąpi, jeśli zamrozi się ceny na poziomie 2000 kW, a ktoś zużywa do ogrzania domu 15 tysięcy kW, będzie rzędu 10 czy kilkunastu tysięcy złotych, więc mało, niestety mało. Też nie ma żadnych rozwiązań dla tych, którzy zainwestowali swoje własne prywatne pieniądze, zachęcani przez rząd różnymi programami. Mówię na przykład o fotowoltaice czy nowoczesnych piecach, zamieniając swój sposób ogrzewania. No, te osoby mogą się dzisiaj czuć oszukane. No ale dlaczego? Przecież one po prostu mają tańsze ogrzewanie. Powinny dostawać premię za to, że były mądrzejsze? No proszę zwrócić uwagę, że część tego wyprodukowanego jednak nie na koszt państwa, tylko dzięki kosztownym inwestycjom dokonywanym przez obywateli jest obywatelom odbierana do sieci. Tak? Ci, którzy wcześniej podpisali umowę i wydali dużo pieniędzy na instalacje fotowoltaiczne, przekazują za darmo 20% swojej energii elektrycznej, inni jeszcze więcej. No i te osoby będą płacić 3-4 razy więcej za prąd, który ten rząd łaskawie im zostawia, tak? Więc to jest trochę nieprzemyślane. Ale powtarzam, to 2000 kWh to trochę jak kot napłakał dla tych, którzy ogrzewają domy. Dla pozostałych gospodarstw być może satysfakcjonująca, może powinni zapłacić więcej w ramach jakiejś solidarności społecznej z innymi obywatelami. To jest projekt, który trzeba byłoby dopracować. No, on jeszcze nie trafił do Sejmu, więc rozumiem, że będą jakieś prace. Trudno go komentować, może być jakaś niespodzianka, może ten projekt nie będzie gorszy, a będzie lepszy, może pani poseł przekona swoich kolegów partyjnych, że jednak inną miarą trzeba oceniać tych, którzy ogrzewają się za pomocą prądu, a innych tych, którzy po prostu używają energii elektrycznej, która ma zdrożeć i ma być, jak słyszałem, uwolniona, a przecież zawsze była regulowana dla gospodarstw domowych. Przypomnę o tym, że 1 000 000 osób ogrzewa się za pomocą energii elektrycznej i większość tych osób podejmowała takie decyzje nakłaniana przez ten rząd niegłupimi projektami zachęcającymi do tego, żeby wymieniać na przykład piece, nienowoczesne piece węglowe właśnie na instalacje elektryczne. Więc to jest rzecz, którą należałoby dopracować, ale nie zgadzam się, że ten rząd reaguje na bieżąco, no bo gdyby reagował na bieżąco, to w pierwszym projekcie przygotowanym przez ten rząd znaleźliby się i ci, którzy ogrzewają się węglem, i ci, którzy ogrzewają się pelletem, a ich nie było w tym projekcie, i ci, którzy używają energii elektrycznej. A ten rząd zapomniał o tym, że nie wszyscy używają węgla i nie wszyscy używają pieców opalanych na węgiel. No dobrze, ja tu nie chcę być... Czy mogę odnieść króciutko? Poprosiłabym o możliwość Bardzo odniesienia. Proszę. Bardzo dziękuję. Pan poseł, to co mówi, też postawa, jaką dzisiaj prezentuje, państwo widzą, ci, którzy nas oglądają, nie tylko słuchają, to jest taka postawa siedzenia z założonymi rękoma. Tak faktycznie reaguje Platforma. Siedzi, obserwuje i uwaga, krytykuje. Przypomnę panu posłowi, no, programy jest rola opozycji, rządowe. Panie pośle, nie przerywałam. Panie pośle szanowny, nie przerywałam panu. Postawa opozycji powinna być konstruktywna, a nie krytykancka, więc proszę uprzejmie teraz mnie posłuchać. Przypomnę panu posłowi programy rządowe Mój Prąd, Czyste Powietrze. To są programy, z których obywatele korzystali, zmieniając swoje systemy ogrzewania na bardziej ekologiczne. 14 miliardów złotych niemal trafia jeszcze w tym roku do samorządów na cele, które samorządy same wskażą. Także jest to zachęta do tego, by wprowadzać rozwiązania mniej energochłonne, bardziej ekologiczne, ale samorządy będą mogły te środki przeznaczyć na te cele, na które uznają, że trzeba je przeznaczyć. A ja tylko przypomnę, że dochody jednostek samorządu terytorialnego, wbrew temu, co państwo mówicie, mają się dobrze i tak naprawdę wzrastają. Dodatkowo jednak zdecydowaliśmy się na to, żeby samorządy wesprzeć. To jest jakby jedna kwestia. Kwestia kolejna. Co robi premier Mateusz Morawiecki? Walczy o to w Unii Europejskiej, żeby zamrozić ceny, żeby zabronić ceny emisji. To jest clue i to jest przyczyna tych wszystkich dzisiejszych naszych nieszczęść, jeśli chodzi o wzrost cen energii. Właśnie wadliwa polityka Unii Europejskiej, która, jak powiedziałam chwilę wcześniej, zaczyna się powoli budzić. No oby rzeczywiście posłuchano pana premiera, ale uwaga,
nie zauważyłam głosów płynących od liderów pana formacji Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle totalnej opozycji. No głównie jest to Platforma, ale niestety czasami niektóre ugrupowania opozycyjne w tę totalność się wpisują. To nie zauważyłam działań, które by wspierały pana premiera Mateusza Morawieckiego na niwie Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, żeby rzeczywiście doprowadzić do zamrożenia tych cen właśnie z uwagi na wojnę na wschodniej granicy Unii Europejskiej. To wszystko, o czym pan poseł powiedział, to jest po prostu krytykarstwo. Ale jeszcze jedno. Proszę nie mówić nieprawdy, bo kłamaliście od początku, mówiąc, że rząd zapomniał o tych, którzy ogrzewają swoje domy czymś innym niż węgiel. No nie, od początku pan premier mówił, że będą wprowadzone takie rozwiązania i ulgi. Najpierw w pierwszym rzędzie zajęliśmy się węglem. O nikim nie zapomnieliśmy. Proszę zobaczyć, że te rozwiązania są systematycznie wdrażane. I ten sezon grzewczy za chwilę nastąpi, ale on jeszcze nie nastąpił. A państwo cały czas tylko straszycie. Najpierw tym, że zabraknie cukru, choć wiedzieliśmy, że chodziło głównie o spekulacje cenowe, bo mam takie informacje, mają je wszyscy Polacy, że często niestety tak było. Cukier gdzieś tam leżał, no dobrze, ale... w magazynach, nie był wystawiany. Pani poseł. Rtęć w Odrze, potem rtęć w Odrze. Teraz z kolei jeszcze inne sytuacje związane z zagrożeniem nuklearnym. No naprawdę. Ale pani poseł, dajmy teraz odpowiedzieć. Dajmy teraz odpowiedzieć panu posłowi Piątkowskiemu. Bardzo proszę. Ja bym bardzo chciał, żeby pani poseł odpowiedziała, ilu na przykład mieszkańców mojego miasta, ale to jest analogiczne również i tak się dzieje w innych miastach, otrzymało już te sławne dopłaty. Wie pani, ile osób? Tutaj na przykład w Łodzi, w 700-tysięcznym mieście, ile osób dostało dopłaty? Na przykład te na węgiel. Zna pani no, odpowiedź na to pytanie? Proszę powiedzieć, no, nawet bo my nie wiemy. Nie, no niech pan powie. Samorząd jeszcze... Jeszcze nie przekazuje tych pieniędzy, ponieważ nie dostał. Ani złotówki dostał, dokładnie zero. Więc tyle warte są, to są tylko słowa, pani poseł. Pięknie wypowiadane przez panią poseł, ale niestety nieprawdziwe. Co do prądu. To jedno słowo. No proszę sobie uświadomić, czy ja nie mam racji. Państwo mówicie, że pomagacie firmom, ale przecież tylko tym firmom energochłonnym. A gdzie są piekarze, fryzjerzy, którym już wzrosły ceny o kilkaset procent i wzrosną po raz kolejny? Gdzie są Polacy, którzy zużywają 15 tysięcy w domu? Dacie im niższą cenę za 2 tysiące, a za 13 tysięcy kilowatów, czyli jakieś 10, kilkanaście tysięcy więcej złotych najbliższej zimie będą musieli zapłacić. I tym osobom, które z powodu waszych decyzji, indolencji zapłacą kilkanaście tysięcy więcej, dacie 1000 złotych. Pani poseł, niech pani da szansę powiedzieć panu posłowi. Mieszkańcy, którzy opalają się węglem, dostają 3000 dodatek, a ci, którzy używają prądu elektrycznego, dostaną 1000. No to jest śmiech na sali. Nie ma tutaj żadnej sprawiedliwości dla tych, którzy używają prądu do ogrzewania własnych domów. Nie ma tutaj sprawiedliwości. Jest tylko w nazwie. Panie pośle, przypominam panu, że toczy się wojna. Przypominam panu, że jesteśmy krajem przyfrontowym. Pan tak się zachowuje, jak zresztą cała pana formacja, jakbyście państwo myśleli, że Polska jest samotną, bezludną wyspą, wyalienowaną od tego, co się dzieje w obszarze geopolitycznym. No naprawdę, na litość, panie pośle, odrobinę realności. Doskonale pan wie, jak to funkcjonuje, doskonale pan wie, że ustawa dopiero co wyszła z Sejmu, po tym jak była procedowana w Senacie. Proszę dać szansę na to, żeby mieszkańcy pana miasta, czy innych miast i wiosek i gmin w Polsce złożyli te wnioski, bo naprawdę w tej chwili to, co pan uprawia, to jest po prostu polityczna chucpa. Doskonale pan wie, bo jest pan rozsądnym, wykształconym człowiekiem i wie pan, panie pośle, oni pamiętają. Pamiętają dokładnie, jak był kryzys wcześniej za rządów Platformy, nie dostali nic, bo pana lider szukał przycisku. Wychodzą teraz kolejne informacje, jak Donald Tusk układał się z Putinem, jak samo ograniczał Polskę, proszę jak Państwa, podpisywał zgody ale na nie, to, żeby nie chcemy żeby mówić o wszystkim, długi. Bo mam jeszcze jeden redaktor, temat. Ale musimy. Ale nie, dlatego, nie możemy o wszystkim mówić. Dobrze, Kaczyński zwracał się do przyjaciół Rosjan, to państwu nie panie przeszkadza. Panie pośle, proszę nie przekrzykiwać. Pani poseł. Radosław Sikorski, Putin morduje nie hurtowo, a detalicznie. Na litość boską, chce pan, żebym ja panu przypomniała te wszystkie teksty? No dobrze, to teraz... To nie jest dobry pomysł, bo robi to samo. Pani poseł, pan poseł Piątkowski teraz.
Panie pośle, ad vocem, bo chciałam jeszcze jeden temat z wami omówić. Nie ścigajcie, kto to powiedział, tak, nie przypominajmy, co mówił też prezes i poseł Kaczyński na temat Rosjan. Trzeba przypominać, co mówił Putin. Miliard 200 milionów darowanego Gazpromowi. Ani środowiska politycznego, naprawdę. Mówmy o przyszłości, a nie o przeszłości, bo wiele grzechów macie w przeszłości. Ale i to nie jest. Kolejny pani poseł, ale proszę. Ale pani redaktor, nie mogę. No ale to tak nie można. Przecież to i tak nic nie słychać, jak państwo mówicie razem. Pan poseł. Panie pośle. Proponuję jeszcze raz. Przestańmy mówić o przyszłości, bo tyle grzechów, ile ma rząd Prawa i Sprawiedliwości, zająłby nam godzinami, gdybyśmy mieli sobie to wypominać. Proponuję, żebyśmy mówili o przyszłości. Więc wspólnie z panią poseł naprawmy ten projekt. Uczyńmy go przynajmniej sprawiedliwym, takim, powiedziałbym, spójnym z tymi wszystkimi pozostałymi, które miały miejsce. I zwróćmy uwagę na przedsiębiorców, właścicieli małych firm, których jest od groma w Polsce, którzy już płacą 300-400% więcej za prąd. Część z nich już zamknęła swoje interesy, a za chwilę, jeśli państwo podrożejecie koszty energii elektrycznej, to tak naprawdę utopicie ich rodziny, zniszczycie ich dorobek całego życia, więc warto byłoby się nad tym zastanowić. Mówi pani o firmach energochłonnych, 14 miliardach, które mają być zostawione, mają być wydane. 17. Proszę pomyśleć o przedsiębiorcach, o właścicielach małych firm, no to średnich są ci firm, które państwo topicie. No chyba to nie do końca. To nie są piekarnie, to nie są małe restauracje, które dzisiaj już płacą 3-4 razy więcej za ugotowanie czajnika, wody. Mówię o kosztach energii elektrycznej, a za chwilę będą płacić jeszcze więcej. Dla tych ludzi nie macie żadnych rozwiązań. Żadnych. Tylko będą koszty energii rosły jeszcze bardziej. Więc no przede wszystkim sprawmy, żeby te koszty energii były niższe i nie zasłaniajmy się wojną. Wszyscy doskonale wiemy, że trwa wojna. Zastanówmy się, co teraz, w tych warunkach, w których mamy wojnę, którą każdy widzi i każdy gotów jest na pewne wyrzeczenia w związku z wojną w Ukrainie, zrobić, żeby te koszty energii były więcej. Może zastanówcie się i zadbajcie o to, żeby spółki nie zarabiały kokosów, żeby prezesi, którzy mają podobno nie płacić nagród, a prawie wszyscy te nagrody otrzymali w maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu, pan prezes Kaczyński ogłosił, że nie będą przyznawać sobie nagród już po tym, kiedy prawie wszyscy je otrzymali. No to jest kpina z oszczędności i solidarności społecznej. Pomyślmy o tym, co zrobić, żeby rzeczywiście te koszty energii były niższe. No ale może to, co mówiła pani poseł. Ja panu posłowi, przepraszam, przypomnę, jeżeli mogę, pani redaktor. Pani poseł, bardzo proszę. Pan poseł po raz drugi odnosi się do mojego ad vocem. Ja chciałabym mieć tyle samo czasu, co pan poseł. Więc panie pośle, ja panu przypomnę, bo pan tego nie pamięta, bo nie było pana wtedy w Sejmie. W poprzedniej kadencji pierwszą ustawą, jedną z pierwszych ustaw, jaką podjęliśmy, to było obniżenie wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa o prawie połowę względem tego, co wywindowała Platforma. Ja wiem, że państwo chcielibyście nie wracać do przeszłości. Jednakże, panie pośle, to proszę sobie sprawdzić. W archiwum na stronie Sejmu może pan to znaleźć bez trudu. Państwo chcielibyście, żeby o tym nie mówić, ale niestety dla was pojawiają się kolejne dokumenty, już w tym tygodniu drugi dokument, który mówi o tym, jaką politykę prowadziliście wobec Rosji. Ja wiem, pan chciałby, żeby o tym nie mówić, bo to jest dla was bolesne, ale my będziemy o tym Polakom przypominać. I ostatnie słowo należy do pana Krzysztofa Piątkowskiego. Zbliżamy się ku końcowi, więc proszę zwięźle. Polacy już znają tą sławną listę milionerów, prezesów spółek Skarbu Państwa, którzy wypłacają sobie gigantyczne wynagrodzenia i nagradzają się nie wiadomo za co. Spółki nie są od zarabiania pieniędzy kosztem obywateli, powinny się solidarnie dzielić. I nie robią tego, panie pośle. Bilansować. Tego nie robią. Jeżeli się dzielą, to z PiS-em, z państwem się dzielą. Po pierwsze, zajmując stanowiska, które powinni zajmować menadżerowie wykwalifikowani, ludzie mający wysokie kwalifikacje, a nie członkowie rodzin, koledzy, przyjaciele, członków Prawa i Sprawiedliwości. I tu musimy postawić kropkę, szanowni państwo. Żaden z członków mojej rodziny nie zajmuje eksponowanego stanowiska, więc proszę takich bzdur nie opowiadać. Szanowni państwo, Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Piątkowski z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Reklama.
A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Cześć, tu Cleo. Media expert świętuje 20 urodziny. Z tej okazji super przeceny na telewizory. Sulej. Chcemy wypracować wnioski, które będą służyły zarówno Radzie do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, jak i osobom, które reprezentują władzę samorządową i administracyjną w Polsce. Przygotowaliśmy dwie debaty eksperckie. Pierwsza debata pod tytułem Silna czy krucha? Jaka jest Unia Europejska? Do udziału w której zaprosiliśmy księdza profesora Piotra Mazurkiewicza, profesora Ryszarda Legutko, redaktora Agatona Kosińskiego, a debatę będzie moderował Mateusz Gawroński, przedstawiciel środowiska Civitas Christiana. Początek wydarzenia 27 i 28 września w Warszawie. Patronem medialnym festiwalu jest Polskie Radio. Dziś deszczowo i pochmurno, miejscami w centrum i na południowym wschodzie kraju. Możliwe burze, temperatura od 12 stopni na południu i wschodzie do 16 na zachodzie. W Kotlinach Karpackich będzie chłodniej, do 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
A teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Magdalineta awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju w Seulu. Polka w pierwszej rundzie pokonała Holenderkę Ariannę Hartono 6-2, 7-5. O ćwierćfinał Linet zagra z reprezentantką Francji Kristiną Mladenowicz. Polscy piłkarze zagrają jutro w Warszawie z Holandią w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwoni po 4 kolejkach mają 4 punkty i są na 3. miejscu w tabeli grupy 4. najwyższego poziomu rozgrywek. Prowadzą Holendrzy, którzy zgromadzili 10 punktów. 3 punkty mniej mają Belgowie. Ostatnie miejsce zajmują Walijczycy, z którymi Polacy zagrają w niedzielę w Cardiff na zakończenie grupowej fazy. Początek jutrzejszego meczu z Holandią o 20:45. A wczoraj w Gliwicach z okazji 50-lecia zdobycia złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Monachium przez piłkarską reprezentację Polski odsłonięto mural Włodzimierza Lubańskiego, byłego legendarnego napastnika naszej kadry i Górnika Zabrze. Mural znalazł się na bloku przy ulicy Przyszłości w gliwickiej dzielnicy Sośnica, w której wychował się piłkarz. 75-letni dziś Włodzimierz Lubański, który przyjechał z żoną z Belgii, gdzie od lat mieszka, nie krył wzruszenia w trakcie uroczystości. To jest wyróżnienie oczywiście moje indywidualne, ale to jest wyróżnienie dla piłkarstwa polskiego, bo ja bez moich kolegów z zespołu tyle bramek bym nie nastrzelał. Bardzo jest fajny, imponujący, pokazujący mnie po wysiłku, także jest wszystko okej. To co najbardziej fajne, takie sympatyczne dla mnie, no to tutaj są korzenie mojego piłkarstwa. Ja tutaj na boiskach z chłopakami na podwórkach kopałem w piłkę i tutaj też to się wszystko zaczęło. Także to jest bardzo ładne, że to jest miejsce, w którym zaczęła się moja kariera sportowa. Włodzimierz Lubański był kapitanem złotej drużyny z Igrzysk w Monachium. Polacy w finale pokonali Węgrów 2-1. I jeszcze hokej na lodzie. Energa Toruń pokonała Krakowię 6-2, a GKS Tychy przegrał z STS-em Sanok 4-5 w zaległych meczach pierwszej kolejki Ekstraligi. Liderem jest zespół z Torunia. A ponownie o sporcie o 12:33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Hokej na lodzie, za chwilę zaczną się skoki narciarskie, czyli zima idzie. Na razie jesień przyszła, drodzy Państwo, jest chłodno, proszę o tym pamiętać i wybrać jakieś ciepłe ubranie ze sobą. Warto też wziąć słuchawki, by po drodze posłuchać naszej debaty poranka, która właśnie startuje. 24 minuty do godziny 9. Debata poranka. W debacie poranka gościmy dzisiaj Michała Pienkosia z trybuny. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i to jest niestety nasz jedyny gość w studiu, reszta online. Mateusz Kosiński z tygodnika Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry. I Stefan Sękowski, Nowa Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Zachęcam do przyjazdu do studia. Tak oficjalnie. Dziękuję bardzo, ale od razu powiem, że taki sposób łączenia ułatwia deglomerację też. Deglomerację, tak. Ale integracji nie ułatwia. To prawda. Spotkanie opozycji na temat wschodniej flanki NATO się wczoraj odbyło. To znaczy ja osobiście sądziłam, że to będzie takie bardziej polityczne spotkanie i związane bardziej z takimi, nie wiem, dogadywaniem się. A wiadomo, że wschodnia flanka NATO, czy w ogóle NATO, to jest taki temat, który nikogo nie dzieli, więc równie dobrze mógłby zostać zaproszony ktoś tam z PiSu i pewnie mówiłby to samo, co opozycja. Zatem po co właściwie to spotkanie się odbyło? Czy ono miało jakieś istotne znaczenie dla sceny naszej politycznej? Poza takimi wspomnieniami, jak słyszeliśmy, jak to o naszej drodze do NATO. Michał Pienkoś. No po pierwsze, ono ma niewątpliwy wymiar symboliczny. Widzimy, że liderzy głównych ugrupowań opozycyjnych są gotowi, żeby usiąść razem, rozmawiać, się zakopywać te podziały. Szczególnie, że pamiętamy jeszcze niedawno, parę miesięcy temu, sytuacja pomiędzy głównymi partiami opozycyjnymi była bardzo napięta. To jest szczególnie między Platformą Obywatelską a Lewicą chociażby, gdzie te ataki z jednej i z drugiej strony następowały. No, Platforma bardziej atakowała, być może tutaj próba się połasić po ten elektorat lewicowy, lewica broniła się. No teraz przechodzimy do kolejnego etapu, można powiedzieć. Wydaje się, że Donald Tusk zrozumiał i doszło to do niego, że nie będzie tym hegemonem, nie będzie tą jedyną opcją na opozycji, tylko musi się liczyć z innymi partnerami i musi zwyczajnie z nimi rozmawiać, planować to, co będzie po wyborach, jeżeli chce być premierem po następnych wyborach parlamentarnych i mieć taki
taki kontakt, jako jakieś takie totalne wspólne minimum dotyczące jakiejś strategii wyborczej czy jakiejś taktyki. I poza tym też ciekawe słowa padły. No, to, co pani powiedziała, bardzo słuszna obserwacja, że na dobrą sprawę każdy mógł powiedzieć to samo, no z wyjątkiem być może Włodzimierza Czarzastego, który powiedział dosyć ciekawe rzeczy. Bo on się skupił na polityce bieżącej. Tak, i na scenie politycznej, a nie na historii naszej drogi do NATO. Ale powiedział, że bezpieczeństwo Polski nie polega tylko na tym, ile posiadamy armatochaubic i czołgów, ale bezpieczeństwo Polski to jest także bezpieczeństwo obywateli, także bezpieczeństwo socjalne, coś, o czym się często nie mówi, ale jeżeli będziemy silnym państwem, gdzie jakby no, nie mamy do czynienia z patologiami społecznymi na ogromną skalę, gdzie po prostu obywatele mogą czuć się bezpieczni, to także będziemy bezpieczni dzięki temu w tej sferze międzynarodowej. I to jest taka narracja, która wydaje mi się gdzieś tam wybijała ponad ten tłum polityków zachwycających się tym, jakie NATO jest dobre. No i tutaj faktycznie niewątpliwie jest konsensus w Polsce, co zresztą jest bardzo dobre. I Polska jest jednym z nielicznych krajów w tej części świata, gdzie wszystkie partie polityczne od prawa do lewa zgadzają się, że NATO jest zasadne i jest takim filarem bezpieczeństwa Polski. I to jest coś, co zostało tutaj po prostu dodatkowo zauważone, uwypuklone i też daje takie poczucie kontynuacji, wydaje mi się, dla wyborców, dla obywateli. W momencie, gdyby opozycja przejęła władzę po najbliższych wyborach, to widzieliśmy, tam był też ambasador Stanów Zjednoczonych, to mogą wtedy wszyscy być spokojni, że jakby pewna polityka, pewna wizja będzie kontynuowana, nie będzie tutaj żadnych radykalnych zwrotów. No ja myślę, że nikt po opozycji nie spodziewa się takich pomysłów, żeby nas wyprowadzić z NATO. Mateusz Kosiński. Czy może... Aha, przepraszam. Mateusz Kosiński teraz. Tak, no tutaj jest to... Ja miałem takie wrażenie, że opozycja w ten sposób pokazuje, że gdyby nie ten zły PiS, to zobaczcie, jak pięknie mogłaby wyglądać jakaś taka kultura polityczna w Polsce, debata polityczna w Polsce i tak dalej. Czyli wszystkie partie polityczne są w stanie ze sobą rozmawiać o kwestiach najważniejszych, takich pryncypialnych, poza tym złym PiS-em. Tak? No ale PiS-u chyba nikt nie zapraszał na to spotkanie, więc... No właśnie, no sam fakt, że właśnie nie zapraszano na to spotkanie, świadczy o tym, że opozycja pokazuje, że my jesteśmy w stanie tu wszystkie te partie ze sobą dyskutować, no ale z prawicą nie. I to jest po prostu takie... pokazywanie pewne ostentacyjne wykluczanie, że tak powiem. No dobrze, no ale opozycja ma prawo do tego, żeby się spotykać we własnym gronie, no. No tak, ale ja uważam, ja odbieram to tak, że w ten sposób to zostało po prostu wizerunkowo w mojej ocenie odebrane. I jak gdyby, no co więcej powiedzieć, no w zasadzie uważam, że spotkanie bez większego znaczenia strategicznego, no ono się odbyło, rozmawiamy dzisiaj o nim, za 4 dni będziemy rozmawiali zupełnie o czymś innym. No, spotkanie nieco wspominkowe, przypomnienie też tutaj na pewno roli lewicy w aneksji do NATO i tego, że ta lewica postkomunistyczna dosyć szybko pewną reorientację geopolityczną przeszła, co jest zapominane może przez tych młodszych wyborców, którzy nie pamiętają bezpośrednio tych wydarzeń i w zasadzie no, nie przywiązywałbym jakiejś większej roli do tego wydarzenia. Za kilka tygodni będziemy o nim, będzie ono zapomniane. Stefan Sękowski. Ja mam troszeczkę wrażenie, że mówimy o dwóch różnych spotkaniach. Znaczy ja jeszcze nie mówiłem, ale po pierwsze w ogóle ja się cieszę właśnie, że na tym spotkaniu było paradoksalnie tak dużo nie o zbliżających się za ponad rok wyborach. Owszem, tego było sporo również, natomiast ile można o tym rozmawiać? Wybory będą za ponad rok. Ciągle pytani są politycy, czy będzie jedna lista, dwie, trzy, pięć. To jest akurat w tym momencie średnio istotne. Spotkanie dotyczyło polskiej obronności. Pewnym pretekstem była rocznica. I jakby ja bym z tej strony na to patrzył. Prawo i Sprawiedliwość często zarzuca opozycji, że ona nie ma programu. Tymczasem organizuje ona już drugie spotkanie. Wcześniej było
bodajże o samorządach, jeśli dobrze pamiętam, w którym właśnie prezentuje pewne różnice programowe. Tutaj były dwa panele. W pierwszym panelu wzięli udział liderzy. No faktycznie było tam sporo też tej mowy trawy takiej, kto z kim i jak to PiS niszczy tutaj wspólnotę. Natomiast także padły pewne konkretne, ja bym tutaj podkreślił przede wszystkim prezesa Kosiniaka-Kamysza, który mówił o tym, że mają być kontynuowane realizowane te zamówienia, które zostały rozpoczęte za PiS-u, kiedy opozycja obecna, jeśli dojdzie. To taki kamyk do ogródka PiS-u, bo oni akurat odwołali taki kontrakt na karakale francuskie. Tak, jak najbardziej. Natomiast jednocześnie Szymon Hołownia z nim polemizował, wskazując na to, że jego zdaniem wiele tych zamówień było trochę wydumanych. No jednocześnie też podkreślił konieczne, no sasa do lasu, no, ale to pokazuje pewne różnice, ścierają się poglądy. Też Szymon Hołownia podkreślał potrzebę budowy współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Europie, żeby nie tylko oglądać się na Unię Europejską. I był również drugi, już bardzo szczegółowy panel, w którym wzięli udział przedstawiciele, jakby ci eksperci danych poszczególnych partii w kwestiach bezpieczeństwa. Ja nie jestem ekspertem w tych sprawach, więc nie chcę tutaj oceniać, na ile słuszne były te różne zarzuty, ale generalnie tutaj było widać pewną wspólnotę, jeżeli chodzi o ocenę tych wydatków jako pewnej megalomanii, która nie odpowiada naszym realnym możliwościom, jeżeli chodzi o obsługę tego sprzętu. No ale jakby wydaje mi się, że dobrze, że opozycja sięga po tego typu tematy i myślę, że dobrze byłoby właśnie też szczegółowo na ten temat rozmawiać, bo może akurat z jednej strony może to są słuszne postulaty i oceny aktualnego rządu, a może z drugiej strony jest to pompowanie pewnego balonika. Jakby powtórzę, ja tutaj nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem ekspertem od bezpieczeństwa. No tak, no ale jednak tam padły takie propozycje polityczne na tym spotkaniu. To właśnie wspomniany Włodzimierz Czarzasty, wspomniany przez Michała Pienkosia, mówił o tym, że warto by na przykład przygotować plan na pierwsze 100 dni rządzenia, żeby opozycja zadeklarowała, kto, że po wyborach będzie wspólnie rządzić i przygotuje taki plan, żeby pokazać to ludziom i dać im nadzieję, że jest jakaś alternatywa i że idzie rozsądna opozycja po władzy. To tak bez znaczenia było? Michał Pienkoś. Ma to ogromne znaczenie z paru względów. Po pierwsze, Lewica ma realną szansę, jak spojrzymy na sondaże, zakładając, że PiS następnych wyborów nie wygra na tyle, żeby stworzyć większość parlamentarną. Lewica ma realną szansę, żeby wrócić do rządu, wrócić do współrządzenia poprzez jakiś układ koalicyjny. I oznacza to pewien zwrot w polskiej polityce i w ogóle zmianę narracji. Tak jak Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska są ugrupowaniami, które no, swoją popularność w sumie budują na tym, że są mało wyraźne. No, Platforma i te partie wokół niej skupione. Tak Lewica jest partią bardzo wyraźną, o bardzo jasnych postulatach, ambicjach i takim no, strategicznym myśleniu o tym, jak powinno wyglądać państwo polskie. I tutaj widzimy już, że Donald Tusk przygotowuje swoich wyborców, czy też swoją partię pod pewne lewicowe postulaty. Ja sam pamiętam, jak politycy lewicy, czy szerzej media lewicowe mówiły o czterodniowym tygodniu pracy, no to wtedy Platforma Obywatelska, media głównego nurtu oburzyły się, powiedziały, że to jest niemożliwe, że są jakieś bajki wysane z palca. Polacy też uznali, że to niemożliwe, bo była próba zebrania podpisów obywatelskich pod projektem obywatelskim i się nie udała. Nie udało się i to jakby nie było pewnym mainstreamie, czy tak samo na przykład sprawa podejścia do mieszkania jako pewnego prawa, co też słyszymy, że Donald Tusk w tej chwili
już wyraża w pewnych wiecach. Coś, co było nie do pomyślenia jeszcze rok temu nawet w tym dyskursie liberalnym, w dyskursie głównego nurtu. Także lewica, pomimo tego, że jakby w sensie procentowym nie jest tak dużą siłą z całą pewnością jak Platforma, no czy nawet Hołownia, to ma ogromną moc jakby zwracania uwagi na pewne postulaty i pewne rozwiązania programowe. I w tym sensie to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj ten akcent lewicowy będzie bardzo istotny i to będzie, jeżeli taki rząd został utworzony, to będzie pierwszy raz od dekad, już można powiedzieć, kiedy będziemy mieli do czynienia właśnie z koalicją rządzącą, która ma tego typu gdzieś lewicowe postulaty. Oczywiście to będzie przeciąganie liny, ponieważ są nadal bardzo duże grupy, czy to w Platformie, czy w tej Platformie BIS, czyli Polsce 2050, grupy interesu, które nie chcą tego typu rozwiązań, no ale tutaj będzie trzeba, wiadomo, no, dojść do pewnych kompromisów. W polityce nigdy nie jest tak, że partnerzy są idealni. Zawsze te poglądy gdzieś się ścierają, te różne wizje, one się ze sobą konfliktują i tak samo będzie tutaj, ale wydaje mi się, że to jest historyczna szansa na to, aby te postulaty lewicy gdzieś wypłynęły właśnie na powierzchnię i zmieniły w jakiś sposób dyskurs, to w jaki sposób rozmawiamy o roli państwa, o pewnej wizji społeczeństwa. I nie mówię tylko tego w sensie światopoglądowym, bo tu akurat widzimy, że to gdzieś nie wypływa do tego głównego nurtu, ale bardziej sprawy ekonomiczne, sprawy gospodarcze. Mi się wydaje, że to już PiS zagospodarował. Mateusz Kosiński, bardzo proszę. Chciałem to powiedzieć, że pan redaktor chyba ostatnie 7 lat spędził w jakimś stanie hibernacji, jeżeli pan nie zauważył, że tutaj po raz pierwszy mamy do czynienia z rzeczywistym państwem opiekuńczym i mówię o tym cała masa różnego rodzaju programów. Mieszkanie Plus na przykład. No dobrze. Jeżeli rozumiemy tutaj lewicowość, do której pan mówił jako takiej społecznej roli państwa, takim opiekuńczej roli państwa, to ciężko nie zauważyć, że jednak Prawo i Sprawiedliwość zrobiło najwięcej po 89 roku. Oczywiście były rzeczy, które nie wyszły, tak jak Mieszkanie Plus, ale będą ciężkimi grzechami. Tym bardziej, że sytuacja młodych ludzi w kwestii mieszkalnictwa z miesiąca na miesiąc drastycznie się pogarsza. No ale nie sposób podnieść wrażenia, że przecież mamy program Rodzina 500+, mamy w Nowym Ładzie chociażby wsparcie dla rodzin, które posiadają małe dzieci do trzeciego roku życia. I tak dalej. No mamy chociażby dynamiczny wzrost pensji minimalnej, której nie mieliśmy nigdy w historii. Okazało się, że ten dynamiczny w ogóle oczywiście ten wzrost następował po silnych też tutaj, że tak powiem, walkach i negocjacjach ze strony związkowej, społecznej. I ten silny wzrost przynosił dobre efekty dla polskiej gospodarki. Nie wiem, jak będzie dalej, bo oczywiście jesteśmy w momencie zaczynającego się kryzysu gospodarczego, szalejącej inflacji i tak dalej. No ale nie sposób odnieść wrażenia, że jeżeli ja nie wierzę w to, że wyborca uwierzy, że Donald Tusk będzie bardziej prospołeczny od rządu Prawa i Sprawiedliwości. No, po czynach ich poznacie i wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało za rządów PO-PSL, gdzie ochroniarze zarabiali po 4 zł na godzinę, do górników się strzelano, a opiekuńcza rola państwa polegała na tym, że z kranu miała płynąć ciepła woda, więc ja mam nadzieję, że Polacy nie uwierzą w ten fał, że nagle grupa liberałów i bogatych socjaldemokratów z PZPR-owskimi korzeniami będzie tutaj w Polsce prowadzić państwo opiekuńcze. No, liczę na mądrość Polaków. Jeszcze do pana, do Stefana Sękowskiego mam pytanie, czy ten program na pierwsze 100 dni przyszłego rządu to dobry pomysł jest, czy przedwczesny w ogóle? Znaczy ja powiem, że ta ciepła woda z kranu to zaraz może się okazać luksusem, no ale zostawmy może to, czy te 100 program na 100 pierwszych dni rządu. No ja bym się na miejscu opozycji jeszcze z gąską nie witał i wydaje mi się, że póki co nie ma sensu ustalać takiego twardego programu. Już ja pamiętam takie czasy. Ale ludzie by wtedy wiedzieli, za czym głosują, nie? Na przykład jakby opozycja sobie wymyśliła właśnie, no nie wiem, te 20% podwyżki dla sfery budżetowej. Pierwszych 3 stu dniach. No to każda partia...
to każda partia będzie, tak powiem, przekonywać do swojego programu i później wyjdzie jakaś, jeżeli oczywiście opozycja obecna dojdzie do władzy, wyjdzie jakaś wypadkowa. Ja pamiętam takie wybory, kiedy było oczywiste, że będziemy mieć koalicję Platformy i PiS-u. I jak to się skończyło w 2005, to wszyscy pamiętamy. Więc ja bym tutaj raczej na miejscu opozycji tworzył własne programy. Niech tak rozkwita tysiące kwiatów, tysiące programów i zacznijmy te programy wreszcie czytać, dlatego że one powstają. I tutaj zarówno mówię o Lewicy, jak i o Polsce 2050 przede wszystkim, w mniejszym stopniu w PSL-u, a w Koalicji Obywatelskiej to tak za bardzo tego elementu nie widzę. Natomiast one rzeczywiście te propozycje powstają. Tylko no właśnie, rozmawiamy bardzo często o tym, kto z kim, a nie co. No tak, ale a propos tego popisu niedoszłego, to mi się przypomniało, że jego głównym celem była sanacja życia publicznego. Co było potem, to wszyscy wiemy. Chciałam was spytać o rekonstrukcję rządu. Podobno w tym tygodniu mają zapaść jakieś decyzje i być może w przyszłym tygodniu się one zrealizują. No i wiadomo, że tutaj takim najbardziej ekscytującym, elektryzującym punktem jest los Jacka Kurskiego, byłego już prezesa telewizji publicznej, który być może wejdzie do rządu na stanowisko ministra cyfryzacji. Ministerstwo zostało jakiś czas temu zlikwidowane, ale oczywiście zawsze może być powołane na nowo, bo w tej chwili rolę takiego ministra cyfryzacji, ale w KPRM-ie pełni pan minister Cieszyński, więc rekonstrukcja rządu. No kuluary polityczne tutaj głosiły taką tezę, że ma nawet zastąpić Mateusza Morawieckiego. Później jak się okazało, wiele osób tutaj mówiło mi, że to ponoć sam Jacek Kurski tego typu plotkę rzekomo gdzieś się rozpowszechniał. No niewątpliwie to jest ostatni dzwonek przed wyborami, żeby dokonać tego typu rekonstrukcji. Takie rekonstrukcje, które odbywają się już blisko wyborów, no później są kojarzone z taką atmosferą chaosu. Ministrowie też potrzebują czasu, żeby się zapoznać z daną teką, z danym ministerstwem, więc jeżeli Jarosław Kaczyński chce dokonać takiej rekonstrukcji, no to te najbliższe parę miesięcy to jest dla niego rzeczywiście ostatni gwizdek. Kurski niewątpliwie będzie potrzebny Prawu i Sprawiedliwości przy kampanii wyborczej. Wszyscy wiemy, że jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o obmyślanie pewnych strategii wyborczych, medialnych, co by o nim nie mówić, jego roli w Telewizji Polskiej, niewątpliwie jest ekspertem i jest ceniony na Nowogrodzkiej. Więc myślę, że tutaj zostanie w jakiś sposób wykorzystany. No jeżeli chodzi o ten taki no dosyć niezbyt zdrowy precedens polskiej demokracji, którym jest ta ciągła zmiana tych ministerstw, no to naprawdę nikomu nie pomaga i też sprawia, że ten cały proces polityczny przez wyborców nie jest odbierany jako specjalnie serio, bo jeżeli wyborcy widzą, że na daną zachciankę polityczną, że jakiegoś kolegę partyjnego trzeba gdzieś umieścić, tworzy się nowe ministerstwo, no to ciężko, żeby się podobnie ich wymagali, żeby oni uważali, że to jest do końca serio. Ministerstwa powinny, oczywiście każdy rząd, każda nowa partia, jak przychodzi do władzy, ma prawo, żeby to sobie jakoś poukładać pod siebie, ale tego typu machinacje, że tutaj no, mamy Jacka trzeba gdzieś umieścić, no to zróbmy ministerstwo, a tego nie było, to w takim razie przywróćmy. No po prostu nie jest zbyt poważne, wydaje mi się. Mateusz Kosiński, czy rekonstrukcja rządu jest PiS-owi w ogóle potrzebna? Uważam, że jeśli ma nastąpić, to rzeczywiście są to najbliższe dni, tygodnie. Tak naprawdę jesteśmy też przed ostatnią prostą i tutaj to, jak PiS poradzi sobie z licznymi zagrożeniami, będzie rzutowało na ostateczną ocenę. Wyborcy nie będą pamiętać o tym, jak było 3-4 lata temu, 5 czy 7, już nie mówiąc o świecie przedcovidowym, który jawi nam się jako zupełnie jakaś inna epoka. Będą oceniać ostatnie miesiące, aktualny stan portfeli i tak dalej. Stąd jeśli PiS chce dokonać pewnych zmian, to musi to zrobić teraz, bo po prostu to jest ten moment, w którym trzeba zagrać
najlepszym składem, najmocniejszym składem. No, to są takie mecze, w których się wychodzi po prostu z samymi debeściakami, tak powinno to wyglądać. Jak będzie, to się okaże. Stefan Sękowski, to Jacek Kurski jest debeściakiem cyfryzacji? Mnie bardziej interesuje. Mnie bardziej interesuje, czy taka zmiana byłaby korzystna dla Polski, a nie dla PiS-u. No tutaj akurat jeśli chodzi o cyfryzację, to wydaje mi się, że akurat za rządów PiS-u działo się trochę, zwłaszcza na początku rządów, dobrych rzeczy. Natomiast tutaj ja nie widzę, znaczy nie wydaje mi się, żeby akurat Jacek Kurski był ekspertem od cyfryzacji. Bardziej pasowałoby mi dla niego jakieś już oficjalne stanowisko ministra propagandy, którą uprawiał przez ostatnie 7 lat. Nie mamy takiego ministerstwa niestety. No może i na szczęście, chociaż być może z drugiej strony dobrze byłoby oficjalnie takie ministerstwo stworzyć, bo żeby już nie było żadnych niejasności. I tu musimy postawić kropkę. Niestety czas nas się skończył. Michał Piękoś z Trybuny, dziękuję. Mateusz Kosiński z Tygodnika Solidarność, Stefan dziękuję. Sękowski z Nowej Konfederacji, marzący o ministerstwie propagandy dla Jacka Kurskiego. Dziękuję.